Tak, więc dobry wieczór, witajcie kochani. Dobrze, że właśnie poprzypominały te i tak dalej, bo dzisiaj jest troszeczkę niestandardowy, dzisiaj jest troszkę wcześniej niż zazwyczaj. Także witam was. Uciekamy z więzienia, wielka ucieczka po raz kolejny. Razem z Magnusem i z panem Cichym Lisem, który za chwilę też do nas dołączy. Znaczy schodzimy się na Discordzie i będziemy escapistować razem. Niemniej jednak ja tutaj jeszcze muszę kilka rzeczy powłączać. Ale chyba popełniłem błąd strategiczny. Na pewno popełniłem błąd strategiczny. mała partyjka, dobrze, dobrze, dobra, kostki. Ojej, właśnie mi przypomniałeś, że prawdopodobnie kamerka mi nie działa, więc czekaj, zanim zrobimy kostki, upewnijmy się, że ten dziad się łączy. Chyba się łączy, jest reklama, więc się nie łączy. Jezu, niektóry... Darmowy software ma to do siebie, że bardzo lubi wrzucić reklamę na mordę. Jeżeli ja włączę pokera teraz... się dziad odwrócił znowu. Że tak, 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 tak. Czyżby, czyżby, czyżby? Kurde no, o. Wszystko zależy od tego... Smartfon, żyroskop, jak go źle odwrócę, to mi się obraca o 180 stopni, więc musi być wszystko tip-top tutaj. Dobra, kosteczki. Jest dobrze, widać dobrze, bardzo mnie to cieszy. Okej. To na szybkości. Kostki, moje kostki. Cztery, pięć, sześć, jeden, dwa, czyli jak to mówią, ni w dupę, ni w oko. Zobaczymy, jak to pójdzie. No taką tendencję, że lubię swoim przeciwnikom wyrzucać dobre, no ale nie tym razem. Cyk, 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 cyk. Proszę bardzo. Ktoś mnie zaprosił do gry, to prawdopodobnie pan Magnus. Zagraj w grę. Oczywiście. Więc tak, zastanów się, co przerzucić. Ja zostałem piątkę i szóstkę. Przerzucam trzy kości. Dwa i sześć. Dwa i sześć. Okej, okay, dwa i sześć. Rolujemy, dobra. No, ja mam parę. Panie kolego, ale mam wyższą parę niż ty póki co. Zobaczymy, co ci tu wypadnie z tych kostek. Para piątek. Na dwie pary. Wygrałeś, panie hakerku. Grałeś pan. Para piątek. Dwie pary. Znaczy jedynki i piątki na moją parę piątek. Także masz punkt. Masz punkt. Jezu, jak ja przegrywam ostatnio. Hakerek dwa punkty. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nie, nie, nie. Znaczy... A w sensie widzą, chcesz wyrzucać? No tak, no. Pani Quentel nie za dobrze sobie radzi w hazardzie i kostki jej nie lubią, więc może faktycznie zatrudnię ją, żeby wam wyrzucała te liczby. Te kosteczki. No, super. A więc my dzisiaj, tak jak mówiłem, The Escapists, Spacebar, trochę za głośno chyba ta gra, co? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Już się tutaj przełączam na właściwą scenę. W ogóle zajebisty ten starting screen. Czyli mój? Dziękuję. Jeszcze no. 5 minutek. O, jest też pan cichy. Tak, no jest bardzo cichy. Jestem, ale dajcie mi jeszcze chwileczkę, dobra? A co to tak, jakbyś po prostu nie mógł? Śniadanie to będzie małe oszustwo. Może? Nie, no żartuję. Tak w ogóle to wasze zdrowie. Skol. O, dobre, dobre. Okej. Hej, Foxfire dołącza. Czemu to jest tak głośno? Ja szukam, w ogóle nie mogę znaleźć tego. Biblioteki. Ja grałem w to więzienie, bo pamiętam, no że więc grałem w to więzienie, ale... Więzienie się nazywa Dungeons and Duct Tapes i generalnie jest wielkim lochem. Tutaj rycerze, jak widać, się kręcą i w zasadzie... to jest taki właśnie trochę... D&D, trochę loch, trochę coś tam. Okej, akurat się załapałem na free time. Nie, jeszcze ja sprawdzę, czy w ogóle pamiętam, jak się to gra, bo nie grałem bardzo dawno w Escapistów.
i czy ja wam nic nie zasłaniam. Ja nic wam nie zasłaniam. Interfejs jest tak ustawiony, że będziecie wszystko widzieć, moi kochani. Jeszcze tylko jedną rzecz tutaj sobie odpalę. Life is life. Dobra. O, breakfast time. Dobra, idziemy na talk śniadanie. Talk to me, my friend. Śniadanie. Tyle mam do powiedzenia. Jaką ambasadę tutaj. Była biblioteka? A ja w to nie grałem. Okay. Nie znam tej mapy, nie kojarzę jej. Więc szukamy zaraz. Chwila. Podobno to ma aż 4 poziomy jakoś, tak? Jest tutaj sporo, no. Właśnie jest tam, gdzie właśnie masz śniadanie. Tam później, jak pójdziesz w dół, to masz schody w górę i tam jest kilka ich w górę. Później schodów, tylko właśnie nie wiem, gdzie się można tutaj dokształcić. Szukam, a to co? Pręgierz publiczny? Nie zdziwiłbym się. Taka tematyka. Jest tutaj tak, jest tutaj prysznic. Kurde, no, słuchajcie, to będzie ciekawa ucieczka, muszę przyznać szczerze. Dobra, zrobiliśmy breakfast, więc teraz... Job time. Zobaczmy, gdzie jest job time. Hej, CSX, witaj. Job time jest... To jest siłownia. Tutaj, aha, okej. No, spoko. No hello, ładna czapeczka. To jakaś tablica ogłoszeń, jobboard, lighting torches. A właśnie tak, no przecież trzeba pod intelekt podbić, żeby cokolwiek. No właśnie tak robić. Szukam cały czas tego. Szukaj bardziej. Mi się już włosy kręcą, kurde. Mam. Na bokach. Muszę. O, widzisz. Na dole, dobra, schodźmy na dół, więc nie mam. Runingujesz do mnie? Otóż tak. Kopytkujesz do mnie zręczna gazela? Kopytkuję. Raczej smukły lisie. Ale to się trzyma. Powiem, że to się trzyma tutaj, żeby się uczyć. Trzymamy, uczymy się i musimy dobić tak do 70, żeby mieć w zasadzie wszystkie skille. Tak jak zawsze. Zobaczymy, ile nam się uda wbić. Muszę się wybrać do Barbera, bo mi włosy się ten z wąsów zakręcają i łaskoczą mnie cały czas. A znam temat. Masakra. No, cóż. Używam maszynki na to. No. Przycinam sobie taką, że tak powiem, dolną linię włosów, żeby mnie właśnie po wardze nie smyrały, no i też na długość to grzebienie. Ja też, wiem o co chodzi. Wiem, o czym mówisz. Dobra, a gdzie jest prysznic? Ja właśnie jest tam właśnie, no. Idziesz na górę. A jeszcze wyżej. Po prawej stronie jest na górę. Aha. Ja po prawej mówiłeś, dobra. Nazwę gym, ale to mnie nie jara. Piętro wyżej jest, no. Wyżej, aha. Do gym też by się później przydało skoczyć. No to prawda, faktycznie. Dobrze, jest blisko tego, że jest blisko prysznica. Dobra, trzeba się umyć, wyszorować z trudów niedoli więźnia. I z odciski palców innych więźniów też trzeba sobie zmyć. No, właśnie maszynką do włosów się najlepiej podcina, to jest to. A, musiałeś iść do Barbera. No ja też będę musiał z brodą zrobić porządek. Barber nie wchodzi w grę, więc będę musiał zrobić to sam. Tutaj przede wszystkim muszę tą z szyi ściąć, bo mnie... Kurza. Cześć, to teraz idziemy na roll call. Roll call! Miści na włosy. Kłęta miści na włosy. Te na bokach. Okej. Okay. To dobrze, sobie po drodze pod prysznic. No, dokładnie. Chyba już się zgubiłem, gdzie było to biblioteka? Które to było piętro? Lewy dół. Chodźmy od razu, co tu można... Dopiero brodę hodujesz. No to czekasz się. To ciekawe. Gemstone. Zabiorę.
A, z tym nie mogę przejść przez te, ale dobra, weźmy sobie jakąś broń w Brumhandlu. W Brumhandlu zawsze można przywalić kogoś, jeśli zajdzie taka potrzeba. No tu. Muszę się nauczyć rozkładu tego więzienia, bo jest kiepsko, tyle wam powiem. Exercise tam, dobra, lecimy. Akurat w sam raz tam można iść na ten exercise. Możemy akurat właśnie porobić jakieś te. So. Boom. Aha, dobra, już pamiętam. Już? What? Ale się chłop kurde tutaj wysyczał. Dobra, do góry. Znam to, bo w sumie u mnie ta z tą brodą to tak był taki okres w życiu, że po prostu wyskoczyło, bo na przykład przez całe liceum bardzo ciężko mi było cokolwiek uhodować. Miałem tylko taką delikatną tutaj goatee, taką brudkę i mi się udało jakiś cudem, ale to nie było zbyt proste, żeby ta reszta wyrosła. Po prostu, wiecie co robiłem? Czasami pomaga. Trzeba się golić. Jest, zdążyłem! Super. Trzeba się golić nawet jak się nie ma brody, wiecie? Przynajmniej tak mi zawsze mówiono. No i robiłem to. Że po prostu nawet pomimo tego, że nie miałem nic na twarzy, faktycznie smarowałem gębę tym żelem czy jakąś tam inną pianką i się goliłem. I to podobno triggeruje trochę, żeby te włosy rosły. Ja sobie zrobię kilka rundek teraz do ćwiczenia i tego. No ja właśnie też tak myślę, że to, żeby tak zrobić, a jeszcze trochę. Inną metodą podobno jest masowanie, że się masuje policzki i tak nie wiem, po 15 czy po 10 minut dziennie po prostu masować policzki, że to też triggeruje porost włosów. No. Że cebulki jakoś tak właśnie lepiej ten. Okej, dobra. Trenujemy, ale zaraz nas tutaj zgaszą z tym trenowaniem. Właśnie, job time. Zaraz tam pójdę. Jezu, ile tu pracy jest? Dwa job time w środku dnia, kurde? Jezus. Pompuj, dziadu! No kumam. No właśnie, no zawsze z tą brodą. Z tą brodą to tak różnie bywało. Przyszedł następny od brody. Guten druten, cześć, ciastku. Oho, już się ktoś napieprza. Kijem odwrotły. Not on my watch. Pamiętaj, żeby robotę zaliczyć. Pamiętam. Musiałem się wyszorować ze złego dotyku innych współwięźniów. I wybrałeś do tego pijemy wyszło. Wiesz, tak. Wiem, to ryzykowne trochę, bo tam pod tym prysznicem też się różne rzeczy dzieją. Hej, Erlu! Jaki poprawny polityczny afroamerykański Pepe. Imponujesz mi. To co rozumiem, że ten Pepe to urwał się ze stołówki w Coca-Coli, nie? Coca-Cola przekonała Pepe, żeby był mniej zielony. Ale dobra, jeszcze trochę. A czy ja mam już właściwie, ile ja tej siły nabiłem, nawet nie zauważyłem. Oho, już tam się ktoś geruje. Na razie są te wycieczki pomiędzy prysznicem a siłownią, żeby nabrać trochę mięśni, nie? Najpierw masa, potem masa, a potem masa. Zdrówko wasze. Moi kochani, słuchajcie, już jest prawie piątek. Jest zajebiście. Ale mogłoby być lepiej. Zawsze może być lepiej. Zawsze mógłby to by już być piątek. Dobra, 100 na 100. Podwalimy jeszcze trochę siłę. Magnus też widzę, tylko biega między siłownią a tym, a prysznicem. No witamy i my ciebie. O, nabijemy 100 siły i zobaczymy co będzie. Jak lutnę strażnika przez łeb, to będzie instant. Mam wrażenie, że 5 minut już minęło. O, ale skąd cichy powiedział, że za 5 minut będzie? A tak. Zdecydowanie minęło. On taki słowny człowiek.
No, czterodniowy weekend. Jak się raz umawiałem, czy raz, dwa razy się umawiałem z nimi na Fazmofobię. Brzmi z dobrze. Z Remolem, z Laris, z nim. No to dobrze, że paliłem tam. Oni po prostu czas traktują umownie. Tak. Prysznic w ciuchach, ale on ściąga te ciuchy, tylko zostaje w gadkach. Co? Że chcesz mu poduszkę w kiblu spuścić za spóźnienie? Tak, jestem za. Mydła nie mam, ale mam różowy kamyk, może być? Właśnie, dinner time, trzeba coś zjeść. Znaczy, trzeba udawać, że coś się zje. Dinner time! Noble Max, hej! Shalom! Tikkun Olam, no nie, no może... Kurde, nie. Zgubiłem się. Jak to, z czego się zgubiłem znowu? Cześć, stop. Idziemy... Czy to jest góra? To jest sama góra. Idźmy na dół. Nie, to jest dół. A tu są lochy. O, tu są izolatki i się ziemniaki ubiera, jak się przeskrobię za dużo. To nie, do izolatki nie chcemy iść. Chcemy iść wyżej. Także właśnie, dinner time się zaraz skończy i gra mi powie, żebym zrobił co? Free time. Zajebiście. Idziemy jeszcze wyżej. Ja pierniczę. Rozkład tego więzienia daje mi raka mózgu. Tu gdzieś powinna być biblioteka. Ale jej nie ma. A jest, dobra. Kurde, dziwnie ścina tą grę. Chociaż może tak, może mi się tylko wydaje, bo moja postać chodzi dobrze, tylko reszta mapy tak jakoś dziwnie. Dobra. Ładujemy w intelekt. Setka staminy już jest, teraz siła. Jezu, po hebrajsku. Ty po hebrajsku do mnie. Chłopi. Jedyne co ja po hebrajsku to... kurde, właśnie akurat zapomniałem. Cichy mówi, że ma problem techniczny z dźwiękiem. Aha, no to dzień jak co dzień. No. Z hebrajskiego, a konkretnie właśnie z Yiddish. To wszystko widać. Jest jedna taka kapela metalowa, która śpiewa. A tylko właśnie wyleciało mi z głowy i... Tylko jakby się nie działo, zawsze można powiedzieć, że to po prostu COVID-a i nikt ci nie zaprzeczy. Dokładnie, wszystko jest teraz opóźnione przez COVID-a. Patrzę do Cyberpunka, są opóźnione przez COVID-a. Anthem rework nie powstanie, bo COVID. Źle się dzieje. Strasznie, paskudnie, no. Ej, ja na ten produkt wydałem pieniądze. Czemu? Na Anthem? Bo chciałem. Tak samo jak na Star Citizena w sumie. Nie no, Star Citizen jeszcze ma jakieś w ogóle szanse stanie się czymś, a Anthem no nie, już nie. Nie, tam wiesz, pykamy w tego Star Citizena i nie jest jakoś tam źle. Można się pobawić. Od biedy w Anthem też się da pobawić, bo podobno będą trzymać serwery przy życiu, ale Anthem to jest wydmuszka niestety. A na czym to polega? Anthem to był ten taki looter shooter, co się latało w tych takich kombinezonach wspomaganych po mapie i tam zbierało się różny loot, strzelało się do potworków. Takie Destiny trochę, tylko w innym setupie. Ale czyli no nie wyszło im to. Ale z lootem. Tak. O, już. Ripped on the inside. O kurde. Ciekawy ten. Ja do tej pory wspominam dobre, wiesz, wieczorki w kafejce internetowej z Quake 3 Arena. Mm. Oj tak. Ja też, to był Quake, czekaj, zaczęło się od, w zasadzie, no tak, Quake 3, bo w sumie w jedynka to jeszcze nie były moje czasy. Zaczęło się od CS-a, potem był Quake 3, gdzieś tam po drodze był Unreal Tournament też. Nie, to ten, ja jeśli chodzi o Quake'a na przykład, to ja pamiętam, ja mam nawet jakieś zdjęcie stare, jak siedzę przed komputerem i patrzę, jak moja siostra gra w Quake'a, bo moja siostra bardzo lubiła Quake'a. Jedynka albo dwójka właśnie, w jakimś takim sweterku siedzę. No, ale ja pierwszego Quake'a właśnie jakiego grałem, to dopiero właśnie był to Quake 3 Arena. I ile się ograłem w niego. Było.
właśnie w dwójkę, bo ja pamiętam, że do który, ale to nie było tak, że na premierę grałem, tylko pamiętam, że Quake'a dwójkę kupiłem, w zasadzie do CD Action dodali któregoś Quake'a dwójkę, także ja grałem dużo po premierze, ale też mnie wciągnęło ta druga część. Ta single player bardziej nastawiona, to nawet spoko to było z tego, co pamiętam. Tak, Twitch nie lubi polityki, ale, YouTube ale też nie lubi polityki. Ale mojej pierwszej gry to chyba nikt nie zna. Już mówiłem parę razy wspomnienie, ale ten... Ostatnio na quizie chyba strzelałem to. Nie, strzelałem to? Nie, czekaj, to było na quizie? Nie było. Nie było o mojej pierwszej grze ever na quizie. To by było zbyt trudne, jeśli mam być szczery. Okej. Okay. A wiesz, jak też nie? Nie wiem. Powiedz. Gra nazywa się Ortotris. Ortotris, tak. To była taka gra, którą dostałem w ogóle w nagrodę za obecność w szkole, tam 100% w podstawówce, w drugiej klasie czy trzecim stylu. I to samo pomyślałem tak, że to był taki zbiór gierek edukacyjnych. No i Ortotris właśnie było czymś takim, że miałeś ten taki właśnie jak do Tetrisa, takie właśnie prostokątne, podłużne. Ale były w kształcie kręgosłupa i kości. Nie. No. Niestety. Dobrze. I była sytuacja, że spadały ci słowa ogólnie, tylko że z niewypełnionym jakimś tam ortograficznym tym, no nie? I musiałeś dać właśnie w prawo, żeby wybrać odpowiednie słowo. Patrzcie, jak to wyglądało. I jak wybrałeś odpowiednie słowo i spadłeś i było poprawne, to znikało, a jak nie, to się pailowało. Rozumiem. Było to, że to leciało, aż nie... nie zapełniłeś do końca i nie przegrałeś, rozumiesz, no nie? Okej. Widzę właśnie graficzny layout tego, jak to wyglądało, okej. Ale no powiem ci szczerze, że ja się naprawdę nauczyłem tego geografii. Geografii, co ja mówię? Ortografii. Geografii się nigdy nie nauczyłem. Ortografii. Hej, Żazok. Także nie narzekam absolutnie. Można, właśnie CSX to jest najciekawsze. Kurwa, nie zdążę na roll call, zagapiłem się na twój Ortotris. Nie zdążyłem. Ja pierniczę, never again. Tak. Aż się zapomniałem, ale tak, można biegać właśnie z kijem od szczotki, można biegać różnymi ciekawymi rzeczami, dopiero jak taką broń się wyciągnie. Zrobiłem już sobie siłę i... Siłę też, teraz muszę... Nie! Książeczki poczytać. Co ci znowu? Co cię biją? Znowu sobie dałeś w pierdol spuścić, Magno. Jeszcze nie. Tak, o co chodzi. Halo, czy już działa? Nie, no zobaczył mnie jak działa, starał. Słyszę cię. O, dobra, super. Musiałem przejść z komputera na komputer. Sodzi, już zagmatwane. A podgłosić troszeczkę? Czekaj chwilę. Ja go podgłośnię. Jezu, dlaczego ta gra nie ma... Podgłośnijcie mnie, bo jeszcze się nie dopicowałem w 100% i mogą być moje problemy. Dobra, już cię podciągam. Czemu ta gra nie ma Borderless, żebym ja mógł w oknie grać? No... Znaczy, wiecie... Fullscreen Borderless, no. Pada deszcz. Gdzie jest ta biblioteka? Znowu zapomniałem, gdzie jest biblioteka. Na miłość boską. Ja nie chcę być osiłkiem, chcę być inteligentnym osiłkiem. Czekajcie, to było w rogu, ale gdzie to było w rogu? No dobra, pasowało... Czy ty masz linkę z kotwicą? Mam. Już? Okej. Okay. Ale nie wiem jeszcze po co mi. Jest potrzebna, bo tutaj, o ile dobrze rozumiem, potrzebne jest, żebyśmy wybudowali katapultę. Tak mi się wydaje. Muszę w ogóle zarobić 50 golda, żeby móc skorzystać z telefonu. O co chodzi? Dzisiaj robimy ucieczkę taką trochę bardziej fancy. Nie będziemy uciekać jakimś podkopem. Nie uciekamy podkopem, nie uciekamy przecinając żadnego drutu czy coś takiego, tylko robimy tak zwaną ucieczkę fabularną, czyli trochę bardziej skomplikowany temat. No i o co chodzi? Chodzi o to, że każde więzienie ma jakąś taką unikalną misję, którą trzeba zrobić. Questa, żeby okraść siebie. W ogóle, kurde... Seems legit. Minimalizować. Więc na tym konkretnym
w tym konkretnym setupie, w tym konkretnym więzieniu, które jest stylizowane na Dungeons and Dragons, jest tylko jeden sposób, żeby uciec fabularnie, jak się gra na więcej niż jak się nie gra samemu. Trzeba wybudować katapultę i się z niej wystrzelić. Więc będziemy budować katapultę i się z niej wystrzeliwać. Zaraz, chwilę. Zgadza się. Jakie szczęście, że ta gra mało waży. Nie miałeś pogranej. Co za człowiek, weź się ładna dumą, pogoda, nie? Ładna pogoda. Zaufaj listu, ten wszystko jest pod kontrolą. Dobra, może następnym razem faktycznie odpalać. Wszystko jest pod kontrolą. Sprawdzę, oni tu coś pozmieniali może w tych opcjach. Tylko, że mi się pokazują wszyscy ludzie, kurde, z mojego tego... Nie no, tutaj teraz już nic nie pozmieniam. Ale my ci ufamy. Muszę sobie znaleźć jakiegoś dobrego soundboarda na bullshit. Soundboarda na bullshit? Soundboarda, no, na ten, o co chodzi? Nie, nic. Legitne, muszę sobie znaleźć soundboarda na bullshit. Dobrze. Hej, dobry. Cześć, zobaczmy. Znaczy, nie, żeby wcześniej nie było, czy prawda? Nie, żeby wcześniej nie było. No, absolutnie. Ja sobie walniemy. Zaufaj lisu, więc robię. A my gramy od godziny 19.30, tak. Raz. Tak się mówili. Czy ja żongluję, dobrze widzę? A wtedy, co się misnąłem półtorej godziny, to mnie w ogóle nie było w Krakowie. Też wam to mówiłem. No, because that makes it sound better. Czy wiecie panowie, gdzie stoi telefon? Czy można stąd zadzwonić na miasto? What? Jeszcze nie zlokalizowałem. No dobra. Wiem natomiast czego, jeżeli, bo... Kurwa, chciałbym umieć mówić. Żeby stąd uciec, musimy wystrzelić się z katapulty. Wiem... Strzępki informacji mam takie, że potrzebujemy czerwonej karty. Na pewno, będzie potrzebna czerwona karta, żeby to zrobić. Okej. Okay. Więc to musimy odstępować. A, job time. Fuck this. Kurde, 75 akurat, nie 50. A tam małe opóźnienie. Dobra. Tam. Idę odwalić job time. Wszystko jest dobrze. Kochani, wszystko jest dobrze. Ja się tylko jeszcze tutaj muszę trochę podkoksać z inteligencją. Jest strasznie niewygodnie mieć push to talka pod stream deckiem. Masz push to talka na stream decku? Tak, to jest jeszcze nieskończony build, bo brakuje mi ogarnięcia mikrofonu jeszcze do końca, żeby to wszystko, ten cały system działał. Okej. Dobrze, ufam ci. Ufam, że wiesz, co robisz, lisu. Głupi człowiecze. Ale szanuję za śmiałość, prawda? Szanuję za śmiałość. Foolish mortal. Dobra, czytaj książki szybciej, typie, czytaj książki szybciej. Okej, stać mnie na telefon. Mnie? Słuchaj, czytaj, co you książka? Have any idea how many dicks I had to suck to make this phone call? Boże. Dobra, idziemy na roll call, bo nas pobiją. Dobra, czy tutaj był koleś, który się nazywał Matis? Nie, Mats. Mat. Ej, tutaj jest koleś, który się nazywa Mat w zasadzie w tym więzieniu. Myślicie, że tu szefu coś przeskrobał? Jak powtórz, proszę? Że jest koleś, który się nazywa Mat w więzieniu. Hello. Myślicie, że szefu coś przeskrobał? Aha. To prawda, szybko leci w dół. W dół zawsze szybko Lichy leci. Lichy jest już z nami, widzę. No biegał tam jakaś ten zielona taka strzałeczka, w ogóle go gdzieś tu widzę. O, jest. Taki kudłaty, nawet trochę podobny. Słuchajcie tego. Story has it, back in the day, this place had a huge catapult that the Viscount at the time used to launch their dirty laundry to the nearby town to get it cleaned. Czyli wystrzeliwali brudne gacie z katapulty. No dobra, okej. Okay. It's a bit of a legend around here, one that the current warden is well aware of and hopes to capitalize on. A catapult is expected to be built here in a misguided move to attract visitors, but no. It must be said that contraption would easily be powerful enough to launch someone over those huge walls. Zgadza I feel that one of the balconies has already been cleared so it can be built there.
Tak, czyli właśnie dlatego potrzebujemy linki z kotwicą, żeby w ogóle tam się chyba dostać, z tego co pamiętam. I właśnie musimy tą katapultę tam zbudować. I się z niej wystrzelić jak te brudne gacie. Dobra, to ja się zajmę w takim razie załatwieniem czerwonej karty. Jest tak, czerwona karta. Jest, co jest? Co jesteś? Katapulta. Mam. Katapulta? Jest katapulta, tak. I nie słuchałem was. Ale już działa wszystko. Tak mi się wydaje. Przeczytał cały plan. No, nie słuchałem was, ale spoko. Spoko, damy radę. No ja nie dam rady, proszę was. Mówisz, że speedrunujesz. Ej, nie przejmuj się, nie jesteś jedyny. Kto już coś ominął, że mają pół gwiazdki? No ty coś ominąłeś. Nie, ja poszedłem na ten exercise, zdążyłem. To może ja? Cholera wie. Zastanawiam, czemu dobijam intelekt do setki, czy to mi z czymś pomoże. Nie, chyba nie trzeba. Najpierw siłę i ten, i staminę. Siły już mam 100, intelektu dobiję do 90 i idę zrobić jeszcze agility. Alright, gościu, alright. Janet, co tam u ciebie? Fox, you're late. Oh, fuck off. A, teraz ja ominę, shower. Dobra, to już na pewno będzie moja wina. Ale warto było. Czytałem książki. Książki zawsze biją prysznic. To robimy agility jeszcze. Fitness, motherfucker! Fuck. Brakuje. Teraz job time. Teraz nie mogę tego spieprzyć, bo już za dużo gwiazdek mamy. Więc... Częste mycie skraca życie. Jądro. Okej, okay, no to już mamy odkryty żółty klucz. Pobiłeś strażnika już? No, zobaczył mnie. A, to, no to tak, to faktycznie. Jego przewinienie spotkało się z adekwatną karą. Ja mu nie kazałem szukać tam, gdzie je trzeba. Shower time! Gościu z mopem zasuwa pod prysznicem, spoko. Takie trochę kontrproduktywne, nie? Mopujesz, jak się leje. Czego w ogóle szukamy teraz? Ja już tobie powiem wszystko. Musisz... Jezu, jak mnie to wkurza. Musisz złożyć katapultę. Żeby złożyć katapultę, potrzebujesz katapult beam i half katapult frame, czyli rama katapulty składa się z dwóch części. Do tego jest potrzebne ramię i do tego jest potrzebny jeszcze bucket, katapult bucket. Do tego są... Do zmontowania tego potrzebujemy dwóch iron barów i letter strapów. Do zmontowania połówki ramy potrzebujemy timber, bracket i wooden peg. Czy cokolwiek to jest. I do ramienia dwa razy timber i też jeden wooden peg. Tak. Tyle mi się udało zapisać. Rewelacyjnie, wspaniale. Ponadczasowo. Czemu to nie działa? Nie wiem, czy wiecie ogólnie, ale jak się rozbierzecie i macie tym... Już mi tak mówili kiedyś. Nie wiem, czy wiesz, ale jak się rozbierzesz, to... Chodzi o to, że jak masz taśmę klejącą i blaszkę na przykład i zdejmiesz sobie ubranie, czyli tak, żebyś miał je w ekwipunku, to możesz sobie wykrafcić lepsze ubranie. Znaczy plated armor, nie? Jakby. A, tak. Tutaj zbroję można ulać, ale... No tak. Można. Rozebrałem się, co dalej. No właśnie, ja też nie wiem. Myślę, że... To jest jedno i drugie. Jesteśmy spaczeni przez Odyna. Co wy na to? Dobra, to ja się zajmuję póki co zdobyciem czerwonej karty, żeby to ogarnąć. Ja cię wspieram mentalnie. Awesome. Ja żongluję. Jak się biegało, czy to się nie biegało? Biegasz defaultowo, jak naciśniesz shift, to chodzisz chyba. No okej, dobra, dzięki. Nope, too tired. Dobra, wyjebało mnie. Szpaczeni też jesteśmy. Czekajcie, co teraz? Dinner time! Dobra, zjemy coś. W zasadzie bo mam mało energii, więc można by było opierdolić coś na ciepło, jak to mówią. Idziemy na stołówkę. A gdzie tutaj się w ogóle wydaje żarcie? Halo, Jezu, ci się już tu leją. Dlaczego na stołówce zawsze jest wpierdol? Weźmy sobie widelec. Gdzie go mogę odnieść? Co chcesz odnieść? Oni zabrali mi go. Kogo ci zabrali?
puszek, nie! Dobra, wcinamy. Jesteś pewien, że czerwoną kartę, nie czerwony klucz? Czerwona karta, na pewno. Okej. Jezu, jak mi to wkurwia. Czerwonej karty potrzebujesz, żeby dostać się do... Coś na czwartym piętrze jest. Control room? Chyba, czekaj. W każdym razie tam gdzieś na czwartym piętrze jest przeciwwaga do katapulty, wielki głaz, i ona jest schowana właśnie na czwartym piętrze i potrzebny jest czerwony, red key card jest potrzebny. Znaczy no, fake, nie? Musimy sobie zrobić. Spoko, on it. W największym zamku, w największej wieży, jakoś tak to szło? Tak, tak, mieszkała tam królewna. Jest przeciwwaga do katapulty. Tak, jaka mieszkała królewna. Mieszkała, tak, mieszkała przeciwwaga do katapulty. Mieszkała przeciwwaga do katapulty i musimy zdobyć ją. Ja tu... Żeby zdobyć wolność, to ma sens. Widzę jakieś repliki lutni zamknięte w magazynie, spoko. Ropę naftową. Torchlighting, aha, to jest prawdopodobnie, aha, bo tu można robotę w ogóle podłapać, gdzie się pochodnie zapala na całym zamku. No i znowu muszę zminimalizować tą grę, bo mi się slop zminimalizował. Jezus Maria, dlaczego? Mam elektronikę. Dlaczego? Nienawidzę, jak gry nie mają borderless. Jeszcze sznurek. Znaczy, ja nigdy w tą mapę nie grałem, także nie mam pojęcia w ogóle, co tutaj robię. Ja też, ja na razie tak chodzę bez celu i się rozglądam. Ja? Okej, okay, dobra, spoko. Ale is alright, chyba... is alright. To widzę, że nie tylko u mnie słaby content, dobrze jest. Pocieszyłeś mnie. Zrobiłem z kolei dwie... singleplayerowe ucieczki stąd. No pewnie, prosisz o nóż, dostajesz od razu trzy w żebro, tak. Widelec w oko. Patrzę w ogóle... O, znalazłem owczarki. Przytul je. Chciałbym, ale nie mogę ich przytulić, bo są za kratą. Wiesz co, zrób rabanu na cztery gwiazdki, to do ciebie przyjdą. Hehe, brzmi w sumie jak dobra zabawa. Może spróbuję. Ja, spadłem, tu jest dziura w ogóle. Lul. O. Ile tych iron barów potrzebujemy? Wszystkie! Sumarycznie. Cztery? Nie wiem. A ja nie mam wszystkie liczyć. Cztery, jakby co. Nie chcę mi się znowu minimalizować gry, ale tak. To wy to na solucji jedziecie? Właśnie, no come on! Wiesz co, nie, aż mi się odechciało z tobą grać. Gardzę tobą. Spierdalaj! Co za oszukista. Nie weź mu Udi głowę na sraj do szyi, albo na pójdę do tego. Nie oszukista, tylko człowiek się przygotował do roboty. Nie taki jak wy, sierściuchy, tylko przyszedłem przygotowany, z wiedzą fachową. Gówno nie wiedzą, powinieneś właśnie odkrywać w trakcie. Co za kurwa ludzie. Nie dość, że rudy, to jeszcze zawszony oszukista. Kto jest rudy? Sam jesteś rudy. Ej, ja jestem szary. Rudy. Ej, oszukista jeszcze jakoś przeżyje, ale rudy to nie. Dobra, mamy 73, wystarczy. Tak, 20 iron, co najmniej, 20 iron barów. Tutaj, to chyba tutaj się tą katapultę buduje. Czekajcie, to było tu gdzieś jeszcze drugie piętro. No czekaj, roll call, nie, to tego nie możemy odpuścić. Dobra, spróbujmy porobić jakieś questy w takim razie. Favor. Magnus, mam go! Magnus, mam go! Czekaj na mnie! Magnus, czekaj na mnie! Po coś go podniósł! Czemu ty niesiesz strażnika? Magnus mi uciekł, chciałem go wziąć na potem. Chciałeś go... No weź, ciepły jeszcze był. Więzienie, nie? No tak, tak. Nawet chciałem zrobić questa, ale zupełnie zapomniałem, jakiego questa robiłem. Z wrażenia? Tak. A, place vent on Jules' desk. Dobra, idziemy... Kurwa, return to cell teraz. A akurat mi każą, kurde, na ten... Do celi iść, jak ja chciałem podłożyć komuś fejkowy vent cover. Magnus, mam go! Zostaw typa! No dobra! Ale czemu? No weź! To będzie... Tak. Daj się pobawić, Magnus! To będzie ciekawa ucieczka. Oni się dalej biją. Weźcie, idźcie się połóżcie czy coś.
No już jest chyba za późno, żeby się położyć. Już się położyli? Magnus się tam szwenda, tańczy ze strażnikami. Dlaczego to się dzieje? Czekaj, wooden peg też jest potrzebne? Tak. Chyba trzy. Jeśli dobrze liczę. Idźcie do łóżek, chłopaki. No jestem mam, w łóżku. Mam iron bara jak coś. No. Dobra, idę się skłościć. Jezu, tu nie ma drzwi. Potrzebuję iron bara? Czy on w ogóle słucha, co my mówimy? Czy tak się nie. Mówi? Chyba nie, właśnie, no tak. Znaczy, Magnus udaje mądrego, Foxy oszukuje i nie wie, co robi. Ja wiem, co robię. Questy robię. Nie ty, gościu, ty. Dawaj moją kasę. Time to kill. What? Can you go... Bazyl. Już pobiłem połowę strażników w tym więzieniu i dalej nie znalazłem czerwonej karty. Find Bazyl tube of art paint. Wiesz co, może stań przy drzwiach i zobacz, który strażnik chodzi przez te drzwi, żebyś wiedział, którego bić o czerwoną kartę. Czy ja to nie działa ten sposób. Tego kibla? Na pewno? Plunder. Tak. Okej. Okay. Okej, okay, znalazłem typa z zieloną kartą. Magnus, ty złodzieju. Jesz zieloną, przyda się. Czemu złodzieju? A nie. Może nie złodzieju. Nie, bo to nie twoje biurko jednak. Nie, bo, biurko piętro wyżej, bo ktoś podobno ukradł jakiemuś Bazylowi farbki do malowania. Okej. Okay. Ty, ale nie, to pokazuje na twoją celę, cholera. Nie, jednak nie. Nie, to było dziwne, bo moje biurko jest zapchane w tym momencie. Ja. Prawda. Find Bazyl tube of art paints. Okej, okay, a gdzie jest Bazyl? Bazyl... Kurwa, nie tam. Bazyl biega po całym więzieniu. Bazyl! Bazyl, typie, farbę mam dla ciebie. Yo, płać. O. Beat up cinnamon... Muszę pobić... Beat up cinnamon toast can. Ciekawa ksywa więzienna. Nazywa się w tym więzieniu toast z cynamonem. Za tym musi się kryć jakaś historia. No cóż. Man. Cynamon, kuty mój. Będę ci wpierdolić. Ale czekaj, który to? Cinnamon Toast Can, to ten. Jakby go tutaj załatwić, ma kielnię przy sobie, o. Spłukłem kolejnych czterech strażników i żaden z nich nie miał czerwonej karty. Ale jeden z nich podzielił się napojem. O fuck. Okej, okay, to nie było zamierzone. We'll meet again. Nie. Ja idę po ciebie, dziadu. Cholera, akurat mnie goni inny. Uhuu, ale... fuck. Dobra, poskładałem obu. Czy cynamon ma coś przy sobie ciekawego? Nie. A ty? Nie. Breakfast time! Idę jeść! Gdzie są prysznice? A, na górze, dobra, mam. Tak. Pójdę zjeść, bo mi spuścili łomot. Także, pierdolimy sobie jakąś rybkę, tosty. Sami drażnicie ich. Cynamonek przyszedł po też zjeść. Dlaczego tutaj na stołówce zawsze są takie jakieś burdy cały czas? No to jest miejsce spotkań, integracji, prawda? Tu można się zbliżyć do oponenta, zadać ten jeden cios pod nerki. No właśnie, widzę. Zaproponować kupno zaostrzonego kawałka metalu. A, skoro przy kupnie jesteśmy, zobaczmy, co tutaj sprzedają. Lina, okej. Okay. To będzie po prostu job time. Dobra, robimy szybko job time i spróbujemy wykrafcić sobie też... Dobra, z dobrej wieści znalazłem typa z czerwoną kartą. Ze złych zapomniałem wziąć wire'a ze sobą i nie zrobiłem jeszcze karty. No to dobra, no ale przynajmniej wiemy, który to. Yep. Ty, Robin. No kurde, akurat teraz zwinąłeś sklep? Jezu, ridiculous. Bazyl,
Co masz? Goście chyba nakrył na grzebaniu w tym. Bazyl ma gwoździć. A, mnie, dobra, mnie też, nieważne, nie, nie było. Moje biurko, gościu. 40 serio? Za linę. Nie wiem, co mi się do ciebie prób. A nie, to wcześniej, ja to wcześniej tak, tak, no. Tak, tak, wcześniej. Wiedzieliście, że jak się naciśnie T, to się rysuje krzyż na podłodze? A faktycznie, jest zostawienie marka. I drugi raz T możesz go podnieść jakby. Mhm. Czemu tu ciągle noszą jakichś skatowanych strażników? Czekaj, nie, nie chcę wiedzieć. Chodź do kącika, to ci powiem. Pas. Lina z kotwicą. Można miecz zrobić. Ej, tu można wykraftować miecz. Tak, bo jest jeden z tych. Jedna z ucieczek na solo jest, że przebierasz się za posąg. Kotwica i lina. Dobra, musimy kupić. Ja muszę kupić. Zbroję w sensie, nie? Już mam ten, już mam, że tak powiem. W głowie co muszę zrobić. Dobra, w końcu mam plan. Już tu biega z nunczakiem, kurde, Magno z potem spoko. Tylko akurat typ, którego potrzebuję, zwinął mi sklep i zamknął. A będę potrzebował łomów. Dobra, czyje to biurko? Szukamy łomów. Potrzebuję łomów, potrzebuję... To też w zasadzie. Iron bar. Czy ja potrzebuję iron bar? Nawet nie wiem, po co jest iron bar w zasadzie. Ale, zrobimy sobie nunczak. Pozbieramy sobie deski. No pewnie, człowieku. A tutaj jest, o jest grapple. To się wspaniale składa, to teraz muszę znaleźć... Masz już, jak się bawisz? Leci. No okej, super, właśnie widzę. Czekaj, ja go zajmę. Tak się bawi, tak. Daj się mój bawi. Daj mi go, bo naciskam P, to targetuje ciebie zamiast niego. O, ja z Bazylem cele dzielę w ogóle. Bazyl to ten otwarbek. Tą kartę chcesz? Taśma, nie, tego. Zostaw ją, odłóż ją! Ajajajaj! Czerwonej szukam! Czego ci ludzie. Odłożyłem na miejsce, tacy? Spokojnie. Wszystko pod kontrolą, zapalisz sobie, więc robię. Czemu moi koledzy są tacy, a nie inni? Dobra, mam. Dobra, żeby... I mam też tutaj koło czerwoną kartę już. Ty, czy masz linę? Nie, spierdalaj. Potrzebuję linę! Kto ma linę? Dobra, rolko odhaczone. Tak. Jeden koleś z liną. Ktoś tu sprzedawał linę. Teraz nie wiem. Ty sprzedawałeś linę. Dawaj linę. Dobra, mamy kawałek sznurka. Idziemy sobie ukręcić kotwicę z tego. Następny. Oficer Simons leży. Pobity. Dobra, składamy. Dobra, mam schwaną kartę. Mogę szukać. No, gdzie to jest ten balkonik w ogóle? Pierdol dostałem, że to się w palenie mieści. Nie tak. Tu musimy schować w bezpieczne miejsce. A to jest jakiś balkonik? No, jest. Balkoników ma być ta katapulta niby, nie? Specjalne miejsce, gdzie ta katapulta ma zostać zbudowana. Tylko, że właśnie notka nie mówiła gdzie. Właściwie to nie była notka, to była historyjka. Ona jest... Czekaj. Poćwiczymy trochę. Jak ty, pan mnie goni! Wszyscy kurde ćwiczą, no ja też trochę poprzerzucam kulki. Jakkolwiek by to brzmiało, no homo. 80, dobra. Zobacz. I właśnie się zastanawiam, czy tam gdzie idę, nie muszę użyć kotwicy. U mnie jest jakieś wyjście na wieżę, czy coś podobnego. Letter strap. To chyba balkonikiem nie jest. Wire na pewno. Rivets. Tego nie wiem. Wieże? Nie, to chyba nie odchodzi. O, tu coś jest, a nie. To wybudujemy wieżę. Ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Tutaj coś jakby... Kurde, a shortem pomysł, wierzę. A co to znaczy, jak oficer ma gwiazdkę nad głową? Chyba znaczy, że cię nie lubi, ale głowy nie dam. To kij mu w oko. Ja go też nie lubię. Tu chyba można wyjść. No i dobre, no. A nie, że jest silniejszą jednostką, czy coś takiego?
Albo dostałem za niego bounty, tak. Tutaj chyba się używa. Dobra, jeszcze mi powiedzcie jednej rzeczy. Jak się używa liny z kotwicą? Mam jakieś specjalne miejsce? Aha, okej. Wydaje mi się, że są takie strzałeczki jakby w miejscach, w których możesz to użyć, wiesz? A muszę mieć w ekwipunku, żeby mi się te strzałeczki pokazały? Wydaje mi się, że to... Nie. Strzałki powinny być widoczne. Okej, dobra. Co tu się dzieje? Dlaczego? O, job time, no pewnie. Im zachciewa. Rutyna więzienna zabija. Spróbujmy inaczej. Job time jest... Nie, job time jest tutaj. Mam nadzieję, że nie mam żadnej kontrabandy, kurde, przy sobie, słuchajcie. Nie mam, jest git. Wracamy do celi. Nie, nie będę szedł z widelcem. Będziemy iść z patykiem. Zbudujemy sobie nunczak. Nie wiem jeszcze, czy będę go potrzebował, ale go sobie zbuduję. Aby przetrwać w więzieniu, potrzebujemy nunczaku. Nie, wstań. Na razie sobie ten nunczak schowam, ale... Dobra, znalazłem miejsce, gdzie powinna być katapulta, jeżeli... Strapsy. Mi się to dobrze wydaje. O, widzisz, super. To jest na samej górze z lewej strony. Tam są drzwi na przełącznik... Drzwi na przełącznik. Tak. Które się odciąga. Jedna osoba odciąga drzwi, a druga puszcza przełącznik i przychodzi druga. A ten, czyli to nie potrzeba karty. Nie. Jesteś pewien, że nie potrzeba karty? Wydaje mi się, że chyba tak. Kartę ci powiedziałem, że potrzebujesz tam, gdzie jest przeciwwaga, jest schowana zaraz do drzwiami z kartą. Nie wiem dokładnie, które to pomieszczenie. Job tam się zrobił, dobra, tutaj powinna być cholera możliwość użycia tej... Już myślałem, że dostałem taki, wiesz, errand to run, żeby mnie zająć czymś czy coś. Tu, kurde, chciałem właśnie... Niebieski w kradikolce? Dokładnie. Niebieski kradikolce. Mogłoby, jakby nie był daltonistą. Tutaj. Bo tam jest nawet taka specjalna drewniana platforma. Ja już widzę... Jest zielony guzik za drzwiami, gdzie trzeba użyć czerwonej karty. Za dużo tych kolorów. Zdecydowanie. No. Kurde, no. Utrudniają nam życie. Ja dalej nie Naumyślnie, masakra. Użyć tej cholernej... Nie potrzebujemy mieć jakiejś roboty, żeby dostać się do materiałów? Na tą ucieczkę chyba nie. Dobra, ty jesteś cheatus, ty wiesz wszystko, nieważne. Nie wiem, mówię chyba. Nie, zapomniałem, że jej nie dokończyłem intelektu, mam 69, zastanawiam się, czemu nie mogę tego dokończyć. A ty cichy kolekcjonujesz tych pobitych ludzi? A zazdrosny, też chcesz jednego? Rozebrał się przynajmniej. Ej, o, widzę strzałkę, jest, okej, kumam. Ukradli mi go, nie zdążyłem go rozebrać! Masakra, słaba ta gra. O kurde, wszedłem... Zostaw! Nie jestem aż takim Żydem, dobra? Bruzli karate mistrz. Ej, to tylko nie tylko w Star Citizenie tutaj zwłoki kolekcjonujemy. A ktoś wie, jak się schodzi przy użyciu linki? Kurczę, skakujesz. No nie. Tak to powinno być. Jestem w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Nic nowego. Jestem w kwaterach strażników, w control roomie jestem praktycznie. Gratuluję. A fox missed the routine. Tak. Mam inne problemy, okej? Okay? Teraz muszę wiać. O, ja jestem u Wardena. Nie wszystkich możesz zabić. Siema. No, elo. On ma złoty tron.
Ej, on mnie tu znalazł. Złoty środek. Ja nie wierzę, że to się dzieje. Tu mnie zabiją, chociaż. O, jak on mocno bije. O, jego się, nie. McDermott mi spuścił łomot ostateczny. Okej, Ja po prostu zszedłem z tego, żeby zaskoczyć Liz. Znaczy Fox. Aha, no to spoko, dobrze wiedzieć. Still do it. Chyba, że już cię pobili. Jeszcze uciekam, ale to długo nie potrwa. Iść ci pomóc? Jak nie, masz nic lepszego do roboty. Gdzie ty jesteś? Biegam. A, no, domyślam się. W control roomie w zasadzie. Już się dałem potłuc, bo i tak czterech było. Ta, czterech cię potłukło. Dokładnie, muzyka z Benny Hilla by się tutaj nadała idealnie, słuchajcie. Panie Cichy Lisie, mój drogi teraz kochany, jestem w izbie możesz chorych. Mi pokazać, gdzie jest ta platforma? Dostałem łomot. No dobra, wstajemy. O, oni tu mają biurko w zasadzie. Wiecie, że wam przeszukam to biurko, nie? Panie Cichy Lisie! Bo zabrali mi linę teraz, więc muszę skrafcić nową. O, co jest? Czy możesz mi pokazać, gdzie jest ta platforma? Ej, o, nie. Chodź, chodź. Nie idźmy w tą stronę. O, wooden tag, to się przyda. Wyżej już idę. Tu się nie otworzy. Lecz piętro niżej. Tu. Stój. A, to jest właśnie. Znalazłem miejsce na ucieczkę single player. Można się przebrać za rycerza. Zbroję sobie wykuć, przebrać się za rycerza i cię wyniosą jako eksponat. Half catapult frame. No to właśnie dwa frame trzeba zbudować. Ej! Bierzemy go? No trzeba chyba. No trzeba, dawaj. Rocko, bastardos. No na górze, wyżej! Wyżej? Stary, to jest za ciężkie! Idę na ten rolko, nara. Zamknęli, zostawili tutaj. Franca. Uroki tej gierki. Właśnie to jest ciekawe, że można grać w solo, można grać z kolegami. Na ucieczki solo. Na ucieczki solo są inne scenariusze, na ucieczki multi są inne. Drewno, się krafci. Metalowy ten kątownik i ten, dobra, czyli okej. Za ile to jest? Za 60? Nie widzę tego. A jest 70. Pek, kątownik, drewno, racja. Akurat return to salmon. To idziemy spać. Okej, wygląda to, że kątownik trzeba znaleźć, bo się go nie buduje. Akurat mam jeden kątownik u siebie w biurku, tylko drewna potrzebuję, ale to zaraz ten. Nie jest duży problem. Znajdziemy. Nice to see the cones all tucked up. Jeszcze cię pobije. Zobaczysz. Ktoś się jeszcze nie położy w łóżeczku. Cichy oczywiście. Oczywiście, jak w domyśle od razu. Okej, rolko. Wstajemy. Idziemy robić nasze dzienne activities. Tyle, że w międzyczasie jeszcze trzeba znaleźć drewno. Dlatego też idę przeszukać cele kolegów. Ktoś musi mieć kawałek drewna w tym zbiórku. No nie, ten typ ma podkowę, nie za dobrze. Podkowy są chyba potrzebne. Sprawdzimy w takim razie naszego kolegę z celi Bazyla. Bazyl, czy ty masz kawałek deski? Kawałek. Masz, Bazyl. Dobry ziomek Bazyl. Kątownik. I Pega. Okay. Już kolegę sprawdziłeś tutaj?
Tak, kolega Bazyl nic nie miał. Ej, mam half catapult frame. Okej, okay, podejrzewam, że trzeba mieć dwa razy. Wiesz, przyda się. No. Znaczy, jak jest jeden half, to musi być też drugi half, tak mi się wydaje przynajmniej, bo dwa halfy daje całość. Ta dedukcja! Ten intelekt aż po prostu czuć po drugiej stronie ekranu. Czujesz aż jak się lepi? Coś się zdecydowanie lepi. No tak. O, jest lina. Szukam na następnego tego. Jak tam wasza pościel? No, nie lepi się. Chwilowo... That's where you're wrong, kiddo. Już się lepi, tak. Magnus się upewnił, że się lepi. Spoko, czyli to cały czas był on! Spoko, że typy trzymają sobie żyletki. O kurwa, zauważył. Nie grzeb mu po szafce, jak patrzy. A ja nie wiedziałem, że on tam jest. Ale raz, dwa, trzy, klawisz patrzy, to nie jest twój przyjaciel. Ale... Haj, wpierdolił mi też. Miałem powiedzieć, że... Gościu zauważony został, że mnie bije, więc guard przyszedł i mu wpierdolił, ale też prewencyjnie wpierdolił i mi, na wszelki wypadek. Ej, mogę was pomścić, jeśli chcecie. Nie no, śmiało, stary, no ja ciebie nie powstrzymam. O, to na pewno. No, zwłaszcza, że jestem nieprzytomny. Joffrey to ten gnojek z Gry o Tron. Wiedziałem, że mu źle z oczu patrzy. Dobra, idźmy kraść jeszcze raz. Wyrwałem pasta. Zabrali mi, kurę. Zabrali mi linę. Ja miałem linę. Nitka mi nie wystarczy. Kabelek się przydam. Podchodzi medyk do strażnika i mówi: Can't we ignore this one? Ja nie widzę przeszkód. Okej, free time się kończy. Szanuję więc... takiego medyka. Jakbym widział siebie w armię. Panu nic nie pomoże, zalecam lobotomię. Szpikulcem do lodu. Who needs a kidney? Ej, lobotomia czasami może paradoksalnie sprawić, że niektórym się polepszy. Skarpetka. Takim szpikulcem do lodu? Na przykład. Wiesz, że w Stanach Zjednoczonych są ludzie, którzy jak spadł śnieg w Teksasie, stwierdzili, że śnieg jest fejkowy i próbowali go podpalić, żeby udowodnić wszystkim innym, że śnieg jest fejkowy? I w tym momencie żałuję, że w naszym pięknym kraju eutanazja jest zakazana. Chcesz odstosunkować Fox od mojej szafki? Ja tu tylko chcę wyrzucić śmieci, tylko nie pamiętam jak. Ja tu tylko chcę wyrzucić śmieci, szanuję! No kibla idź. Franca. Nie. Jezu, ja już się śmiałem, że to są biedaki i nie mają kibla, tylko srają na siano, ale jednak mają kibel. Dlaczego? Ale tak, cichy ma rację. Włożyć parę rzeczy do tego. Do... Ja też muszę włożyć parę rzeczy. Tego? Ale nie do tego, ja do biurka. Oj, tam raz się zdarzyło. I see. Przybiję kostki mydła. Oho, przyszedł Cinnamon Toast Ken. Co ty, Ken, tu robisz? To nie jest twoja cena. Cela. Proszę stąd wyjść. Tam jest coś. Tam jest circuit board. Circuit boarda się używa... Czy ty masz już circuit boarda, żeby zrobić kopię karty? Już mam czerwoną kartę. Masz kopię czerwonej karty już? Wow. No. Ja ci powiem zaraz... Że to zrobiłem praktycznie. Po co mi ta skarpeta? Zobaczysz. Ja tobie wszystko zaraz pokażę. Nie, to niekoniecznie, to można do zwykłej. Zwolę parę questów. Skarpety, mój drogi przyjacielu, robi się maczugę. Tylko trzeba do skarpety wrzucić mydło. Cichy, od sosu się daje mi questa. No to pierwszy byłem. Ktoś mi zabrał questa. Po prostu nie mogę. Wrzucasz do skarpety kawałek mydła, kostkę pierwszy mydła byłem. Wrzucasz do skarpety i w tym momencie masz maczugę, którą możesz napieprzać w strażników i innych typów. Wprawdzie mam zrobiony nunchak w tym, ale... Muszę teraz znaleźć jakiś tutaj... Zaraz. Czy ja to mogę otworzyć? Nie mogę tego otworzyć. No ale fajnie, bo kiedyś nie było tych pinesek z markerami. Trzeba było szukać na ten, na czuja? Te panie. Mhm. Znaczy on ci mówił co i jak, ale no musiałeś wydedukować. Makabra.
Tu nie ma więcej góry. Dostałem szekle za zadanku! Ale faza. Lubię tą grę. Ja zabrałem ci coś z biurka dla questa. No spoko, czuj się u siebie. Nie, to nie. O, jest mydło. To nie taka koleżanka. Nie. Ja ci zaraz wszystko pokażę, papa. I tym oto sposobem wchodzimy w menu craftingu, które zapomniałem, gdzie jest chwilowo, i robimy sock mace. I teraz mamy... O, come on. O, mamy maczugę ze skarpetki. Mechaniki tej gry są... No, ciekawe są. Dobra, zastanówmy się, co teraz. Teraz musimy zbudować drugiego frame'a. Żeby zbudować drugiego frame'a, potrzebujemy drugi... drugą tą kształtkę. A to co? A... Czyli... Dobra, no to żeby mieć tak, drugiego... Dokładnie. Mhm. No właśnie. Cieszę się, że się zgadzamy w tej kwestii. Zgadzasz się w 100%, tak. Mhm, tak, dokładnie. A moglibyście mnie wtajemniczyć? Tak. No tak. No. Ktoś ci powiedział przecież wszystko. Dokładnie. Tak było, ja zmyślam! Nie krzycz! Rolko! Nie. Zrobiony. Tu jest telefon, oj. Nie, to jest telefon? Nie, co to jest? To jest gaśnica! Telefon jest na samym dole, z prawej strony. Halo, straż pożar... A nie, to gaśnica. tak. Kurwa, straciłem wątek. Kształtki długiej szukajcie na drugi frame. Drugą połowę. No ja cały czas szukam. No. Tyle chciałem powiedzieć. Oczywiście, skarpetka jest sztywna. Bierz go, dobrze mu tak. Wykrochmalona. A mydło, no mydło też... Mydło z potocznica, nie? Co ktoś za wypuścił. Menta. Co za ludzie w ogóle. Przeszukam mi razem wstajemniczaj mi swoje plany. No nie. Ale tak, to był ten plan! Exercise time, teraz akurat. Czyli tak, potrzebujemy drugiej kształtki, a z czego się robi... Czego się robi resztę tej katapulty? Zobacz. Czemu oni się biją znowu? Jezus. Call 911! Uciekli. Sam się wysłałem do karceru, a... Znowu bójki z... Znowu więźniu mi nie wyszło. Czekaj, bo jeszcze patrzę, z czego się robi... Żeby bucket zbudować, potrzebne są dwie metalowe belki i letter strap. To chyba mam już dwie z trzech rzeczy na to. Potrzebuję jeszcze jednego metalowego pręta i wykrawcimy... łyżkę katapulty, o. Ale... Ale nic nie zwiałem. Zeskoczyłem piętro niżej. Wow. Przyszedł do mnie. Opie bandyto. Power time, dziękuję. Znowu Joffrey. Dobra, to nie jest to piętro, to jest piętro cichego. To zejdziemy niżej i spróbujemy tutaj. Czy to są jakieś cele w ogóle? Nie. To idziemy jeszcze niżej. Czy tu są cele? Tu są cele, tu są nasze cele. Tu jest biurko cichego. Cichemu biurka nie ruszamy. Szukamy Iron Bara. Który może być gdziekolwiek. Mamy Iron Bara i potrzebujemy kształtki. Być może... Istnieje opcja, że ktoś sprzedaje te kształtki. Więc można było zrobić jeszcze jakieś questy, dorobić trochę hajsu. O, jest lina znowu. Tym razem sobie tą linę odłożę do tego. Job time, Jezu, teraz. Czekaj, gdzie jest moje? Tu jest moje. Odłożę sobie linę prawym do... Schowamy ją. Idziemy zrobić, zaliczyć job time. Całkiem przyjemna muzyczka jest w tym konkretnym dungeonie. Cześć, job time to nie to piętro. Job time jest tu. Ups. Cóżeś ty uczynił?
Zapomniałem, że mam skarpetę z mydłem w ręce. Co masz? Skarpetę z mydłem włożonym do środka. Ale to się nie tak robi, to jest całkowicie inny patent. To musisz mieć ręcznik zarolowany, tyle razy ci to mówiłem. Zapomniałem, przepraszam. Że mi to był ostatni raz. Jak dla mnie to możesz... Odpowiedni ręcznik. Że co? 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 Kto? Co? Co? Tak było, nie zmyślam, tak było. Tak. Tak, dokładnie. Mhm. Tak. No, tak. O kurde, Shannon. Taki quest. Szaman. Hej ja. Weź, jeszcze wyczarujesz deszcz w środku budynku. To od razu dwa, no nie? Jackpot. A na zewnątrz. What are you plotting, Fox? I am plotting shit. Ale dobra, się do swojej celi. I teraz sprawdźmy to na szybko. Raz, dwa, trzy. Teraz tylko żeby to. Enraging suspect. Dobra, zbudowałem Rolko? Łoże. Bucket zbudowałem do katapulty, więc mam już dwie części u siebie w biurku tak naprawdę. A mamy drugą połówkę katapulty, żeby mieć jeszcze pierwszą nie. połówkę do tej, co już mamy? No nie, mówię tylko, że skrafciłem, mam skrafconą jedną połówkę i mam łyżkę zrobioną. Masz łyżkę, szanuję. No mam. Ale jeszcze czegoś brakuje, brakuje tego. Gumki do naciągania. Ramienia, tak. Ramienia czy gumki? Co, na recepturkę chcesz budować katapultę? Stary, złożymy się, powyciągamy sobie gumki ze spodni, jakoś damy radę. Gdzie jest to ramię? Właśnie nie jestem pewien. Chyba, że ramię to jest osobny item, tego się nie kraftuje. Polerano, nie wiem, kurde, nie widzę tego ramienia dotykać. No nie widzę go tutaj nigdzie. Jest w 40, jest. 40 plus, katapult beam. Dwa drewna i pegleg. Znaczy wooden peg. No to brakuje mi tylko jednego drewienka. Dobra, to zmontuję i to. Także zostawcie to mnie. Mam drewno. Spoko, i tak bez tej ostatniej kształtki to sobie możemy. Więc myślę, że podczas szukania jeszcze mi wpadnie. Niemniej jednak wy się zajmijcie resztą planu. Ja wykraftuję całą katapultę. A jaka jest reszta planu? Nie wiem. Okej. Okay. Szanuję, spoko, już się za to biorę. Kazałeś mi nie podpatrywać, to nie podpatruję. To dobrze, już za to biorę. No. Magnus się zapyta, co robi, ale nie wiem. Lista mówił. Kurwa. Tak, o co chodzi? Nie wiem. Lisu znowu niesiesz typa. Nieprawda! Widzę to. Zostaw mnie w spokoju, razem z nim! Za każdym jednym razem, za miał każdym tylko jednym filiżankę. Za każdym jednym razem cicho ucieka z jakimiś zwłokami. Kurwa, co tu się dzieje? Kątownika. Nie wiem, mam filiżankę, będę robił podkop, czy wam się to podoba, czy nie. My te iron bary jeszcze przełujemy, czy ich użyłeś w jakiś sposób już? Użyłem ich w jakiś sposób. Cichy tak, cichy szuka po prostu przyjaciela. Ja wiem, no to jest normalne u niego. Kurwa, tu są podziemia, tam nie chcę iść. Cichy, te biurka się resetują Fox, czasami. Może ci do biurka ten... Bima. Dobrze, bimuj. Ale co Bima? Skarciłeś go już? Tak. A, no to dobra, to zapodaj tam. Okej. Okay. No. Byłem na coś potrzebny! Dobrze. Jak się używało akcji użycia? Używało się akcji? Co kurde? Akcji użycia używa się klawiszem odpowiadającym za użycie akcji użycia. Jak to jest klawisz akcji użycia? Nie wiem. Nie, serio się pytam. Elżbieta. Ok. W aucie. To nie jest E. Jak to nie jest E? Jak? Albo spacja, zależy. W jaki sposób... Rzuciłem Marka, lol. W jaki sposób zepsułeś swoją grę do tego stopnia, że E nie robi E? Czekaj, może zmieniłem miny klawiszowe, to ma sens. Momencik, zaraz to ogarnę, zaufaj listu, wszystko pod kontrolą. Gdzie tu
są opcje? Musisz wyjść z gry, żeby kurwa więcej opcje. Nie powiem. Pierdol się, szukaj sobie. Spacja! Ale, aha, o to ci chodziło, jak się używa przedmiotu, a tak, nie... Okay. Spacja, nie działa! Nie działa mi spacja! A, spacja! Gdzie spacja? A, nieważne, to jest taki duży przycisk. Nic nie było. Ej, a on chciał dowodzić tą ucieczką, pamiętasz, Magnus? Tak. Nieprawda, ja nie dowodzę tą ucieczką, co ty? Nie, to jest bardzo spontaniczna ucieczka. Kurwa mać. Zgubiłem się teraz. Znowu się przez nich zgubiłem. Może tu. Tam z desk. No nie, no nikt nie ma tego kątownika. Wiecie co? Zrobimy inaczej. Oj, Tiff, no dobra, wychodzę już. A nie. Nic nie było, jednak klawisz akcji działa, tylko nie tak jak powinien! Ale kopał w ziemi na widoku. Nie, kurwa nie! Lockdown na całym więzieniu. Co? Nie! Przez ciebie psy napadły! No bo Fox nie chciał je pogłaskać, ale klawisz akcji działa! Tylko, że plastikową łyżką nie można kopać przez kafelki, ale ziemię już można! Zabrali mi nunchaka, zabrali mi klucz. Próbowałeś zrobić podkop plastikową łyżką? Ani słowa! O, cześć Magnus! Witam sąsiada! Magnus, wbij mu widelec do głowy, proszę cię. Nie mogę, zabrali mi wszystko przez niego. Dobrze się dobrze idzie, jest okej. Ja patrzę, czy któryś Rolko? Z tych... Wiem. Patrzę, czy któryś z tych lamusów nie sprzedaje właśnie tych kształtek. No i już return to cel, przecież kurwa dopiero wyszliśmy z tych cel. Ale spoko, przynajmniej wiemy, że to działa. I klawisz użycia to spacja. A ziemia przegrywa z plastikową łyżką, a za to plastikowa łyżka przegrywa z kafelkami. To prawie jak kamień, papier, nożyce! A cichy przegrywa ze strażnikiem. A to akurat był snajper. Cichy przegrywa znacznie więcej. Ja pier... Co? Dlaczego znowu jest lockdown? O nie, ja! Damage to prison has been found. W sensie zorientowali się, że jest dziura jeszcze. Czy najpierw go zobaczyli w ogóle, że coś robi, a teraz no. A teraz się zorientowali, co zrobiłem. I teraz przyjdą i ci wpierdolą jeszcze raz, tak prewencyjnie, na wszelki wypadek. Wyczyścili kółko. Lockdown, ja sobie miałem leżę. Miałem przeszukane biurko. Jestem... No, że... nie widziałeś? Nie. Myślałem, że widziałeś, że cię przeszukują. Co tam miałeś? Potrzebowałeś piórka? Nie, przeszukali mu biurko! Biurko, nie piórko, dobra, wiem, słyszę, cicho. Co się dzieje? Nie wiem, czy ja jakoś dziwnie dzisiaj mówię, czy coś w tym stylu? Przynajmniej jest wesoło. No, dokładnie. I to nie tylko dzisiaj. Ej, dlaczego ten strażnik stoi dosłownie koło mojego łóżka? Idź stąd. Czekasz, zaśniesz. No właśnie, tego się boję. Czy ja już śpię, tylko właśnie się zastanawiałem, czy ta pałka nie powędruje w jakieś dziwne miejsca. Co wy robicie, że dalej ten lockdown jest? Kto tu jeszcze nie ten? Leżę w łóżku. No ja też jestem u siebie. Ja też jestem u siebie. A połóżcie się do łóżek. Cały czas leżę w łóżku. Ja również. Co chuj, nie wiem. Chłopaki tak rozhulali całe więzienie, że kurde, teraz nam lockdown nie zejdzie. Ja zdążyłem w ogóle pobić mojego współwięźnia i już zdążyli mi go przynieść z powrotem. Może i ja się zajmę tutaj jakimś tam... Ja wezmę tę przepychaczkę i wpierdzielę mu jeszcze raz. Ja swojemu też wpierdoliłem. Tak, wiecie, prewencyjnie. O, bottle of aftershave, może sobie wezmę. To jest moja czekolada. I shouldn't laugh, bo kurwa... Sanitariuszka pozbierała typa z podłogi i mówi I shouldn't laugh, but...
Ja właśnie spuszczam w kiblu płotkowe i miotłę. Spuszczasz w kiblu miotłę. Znalazłem gwoździe. Zapłaciłbym, żeby zobaczyć, jak ktoś próbuje spuścić w kiblu miotłę. I nawet nie wylało, powiem ci. O, wraca gościu. Ja dam mu spokój. Mój też już powrócił, właśnie zastanawiam, czy go nie bicie jeszcze raz. Ale nie, bo lockdown już schodzi, mam nadzieję. No, łóżek to ten, to już zaraz przyspieszy. Lights out! Dobra! That was fun! Fun, not. To co, jeszcze raz? No kto mnie napierdala i dlaczego przede wszystkim? Zobaczysz cichy, nie cichy, ten Fox. Będzie moment, gdzieś nie wiem, może nawet jakoś tam niedługo, za jakieś pół godziny czy coś w tym stylu, że przyjdzie do nas Rutsrat i zapyta się, ej, cichy nie miał grać z nami? A po czym wnioskujesz? Znaczy... Zaraz kurwa nie wytrzymam. Aha. W sumie, legitne. Okej. Nadal nie rozumiem, dlaczego mnie pobito, ale okej, akceptuję to jakoś, nie wiem, zrządzenie losu chyba, I guess. Z drugiej też strony rozumiem, że pytanie o takie rzeczy w więzieniu, no dlaczego mnie pobito? I don't like your face. Faith. Jak na złośnik tutaj nie sprzedaje tych cholernych kształtek? Fuck, to może powinieneś przez te kafelki przekopać filiżanką, albo czymś twardszym. To jest sens. To jest pomysł. Zaraz się coś ogarnia. Nie, to jest sens. To jest sens. To jest sens, to jest pomysł. Zaraz się coś ogarnia, spokojnie. Zaufaj lisu, będzie dobrze. Po co mi trzy razy te strapy? A chyba się... Nie chcę nic mówić, ale chyba się zresetowały itemy w biurkach. Jeszcze patrzę. Co tym razem mogę zepsuć? Chyba się zresetowały. Musimy poszukać teraz... Nie pytaj, co ty możesz zepsuć teraz. Zapytaj, jak ktoś może zepsuć ciebie. A nie interesuj się, bo kocie mordy dostaniesz. Kociączem? Kociączą? Kocimiątką. Kocimiątką. Czy on tutaj w... Kociączą to zabrzmiała jakaś choroba weneryczna. Choroba weneryczna. Dzień dobry, mam kociączą. Strasznie mnie swędzi. Co mam zrobić? Uciąć. Byś widział, jakie są nazwy ogólnie mobków w polskiej wersji Valheima. Ja pierdolę. Wiem. Już, ale jeszcze jest najlepsze to, że oni to zmieniają cały czas, nie? Więc tak, też niestety dzisiaj byłem w szoku. Mroczniak stał się... czekaj, czym się stał Mroczniak? Bo Mroczniak, się śmiałem... Starym Karłem dzisiaj akurat? Nie, Mroczniak się stał... kurde, zapomniałem. Ale to też było ten jakieś takie... Ja się właśnie śmiałem ostatnio, że Mroczniak brzmi jak nowotwór złośliwy i miałem bekę z tego. O nie! Szarzeł, tak. Dzisiaj Mroczniak stał się szarzełem. Tak, szarzełem. Ja, dzięki ciastu. Kto im to tłumaczy? Podobno community. Dobra. Z takim community to na chuj mi wrogowie, nie? Te pile to też. Kurwa, breakfast, śniadanie. Magnus, czy ty nie masz bielizny? To znaczy, czy ty jesteś w bieliźnie? Nie. O, no właśnie widziałem. To wyglądało dziwnie. Koleś na moich oczach skatował strażnika i zaczął się rozbierać. Jest co? Koleś pobił strażnika i zaczął się rozbierać na moich oczach. Tutaj Kubuś mi pisze, że polskie tłumaczenie nie jest community. Nie jest community? Właśnie nie. Poważnie, czyli ktoś, oni jeszcze komuś zapłacili, żeby im zrobił to tłumaczenie? Przepraszam, zapomniałem o śniadaniu. Ale stary, popatrzcie, masz robotę, płacą ci za to, a ty nie dość, że zgarniasz kasę, to jeszcze masz podejście, a zrobię ich w chuja, zobaczę, kiedy się zorientują. Czemu oni cię biją? Gdzie odłożyłeś kształtkę? Nic nie odłożyłem, mam już sobie. Dobra. To...
Okej, okay, daj mi ją. Masz. Jak wam idzie? Macie te dwie części katapulty? Mam już prawie całą katapultę, tylko muszę skoczyć do celi. Ale job time, a dobra, może zdążę. Param, 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 param. Kuwa, nie. Tak! Mam wszystkie części. Mam piłkę baseballową, jakby ktoś chciał. Mam twoje wierne nogi. Zawsze tak chciałem na pierwszą komunię. Piłkę baseballową? Być może. Dobra, mam całą katapultę. Wszystko, wszystkie części. Ja chciałem rower, dostałem HIV. To znaczy, że już możemy uciekać faktycznie? Właśnie nie wiem. Ale możemy zbudować katapultę, to na pewno. No to idź buduj katapultę. Myślałem, że już tam jesteś i masz zbudowaną katapultę. Stary, nie zorientują się, że mamy się na balkonie zrespiła katapulta. Czy ty masz rzeczy do katapulty przy sobie? Czy ty przyszedłeś przez bramki? Nie. Nie mam, circuit boarda miałem przy sobie. Okej, okay, dobra. Zostawię go tu, zobaczmy co się stanie. Spoko, przejąłem go. Okej, okay, dobra, bo i tak się wpierdol szykuje srogi. Więc dam się pobić w takim razie, chociaż nie. Przynajmniej go nie zgubimy, jest dobrze. Ej! Wiedziałeś, że pasem skórzanym można się bić? Hmm? Tu się prawie wszystkim można bić. Jak przyniosłem świadectwo z gimnazjum, to tam mi odniesiono mi. Pobiłem dwójkę strażników, trzeci mi dojebał. Przypomnijcie mi, czy żeby dostać się do katapulty potrzebuje tej liny z tym hakiem? Właśnie nie wiem, bo to musicie mnie wy tam zaprowadzić. Jak już pozbieram te wszystkie graty, to już jak będziemy mieć free time, może, nie wiem, czy może być teraz w sumie. Okej. Okay. Co? Tak, jestem za tak. Dobrze, bo ja nie... Albo inaczej, pokaż mi jeszcze raz, gdzie jest ta cholerna katapulta. No na korytarzu. Czekaj, już ci pokażę, momencik, muszę tylko coś zlokalizować. Zabiję go, przysięgam, kurwa go zabiję. Czy to jest wyżej, czy niżej? Tam gdzie ja stoję, zapraszam. Tak, dokładnie, tam gdzie Magnus stoi. Dobrze, idę tam. To jest ostatnie piętro. Tutaj, okej. Okay. Dobrze. Tutaj jest broma. Nie, jeszcze nie mam tego, jeszcze nie mam, nie otwieraj mi tego. Chciałem tylko po prostu sprawdzić, gdzie to jest, bo właśnie roll call miał być. Czy to jest lewa strona, lewy dolny róg w zasadzie. Dobra, robimy roll call. Ktoś wie, co jest po tym roll callu? No, nie... Coś tam, tam jest. No. Nieistotne, możesz lecieć z katapultą. Już poleciałeś? No muszę cele odwiedzić. Czekaj. Zostawimy koledze tutaj, kurde, trochę niespodzianek. Kasz? Nie, wszystko zostawiam. Wiecie co? Wszystko zostawiam. Magnus? Ja nie mam po co iść, to Fox. Tak, dobra. Tak, ja muszę. Ale mam przy sobie kontrabandy, o skisny. Dobra, to ja ten Exercise omijam. To ja pobiegnę, zaliczę to już ten. Żeby przynajmniej nie było nie wiadomo ile. Ja proszę mi to otworzyć. Dobra, idę zajęcia za ten. Dobrze. Typie. Masz katapult beam? Mam. Counterweight. Przeciwwaga. Ups, tego nie mamy. Cholera, mam nie macie bucket. Przeciwwagi? I po to właśnie była potrzebna ta czerwona karta. Dobra, to ja muszę schować bucket, muszę schować z powrotem w celi. A my musimy zlokalizować przeciwwagę. Dobra. Zaliczę prysznic i idę po kartę czerwoną. I chcę pomóc ci? Pod prysznicem dam sobie radę, dzięki. A nie, po kartę czerwoną.
dobra, schowamy to. Idziemy pod prysznic szybko. Czyli już mam kartę ogólnie, już wcześniej zrobiłem, na samym początku. Shower time. Dobra, Fox, czy możesz mi powiedzieć, gdzie była ta przeciwwaga, o której mówiłeś z czerwoną kartą? No nie wiem, mam tylko jedne. Inaczej, gdzieś tam na górze widziałem korytarz, na którym jest czytnik do czerwonej karty i on otwiera drzwi, za którym jest zielony guzik. To może być powiązane. Okej, to szukamy. Gdzie to było? Idę tam, na górze gdzieś, czekaj, idę tam właśnie, zaraz zobaczymy. Jak znajdę, to ci dam. Tutaj po prawej jest, jeżeli to o to chodzi. Czekaj, nie tu? O, nie, tu jest. Blisko byłem. No, ej, blisko byłeś. Cisz. A to jest w ogóle strzałka na górę, widzisz? Tam można... Widzę, ale dobra, zobaczmy, linę? Otwórz mnie to. Fox, czy masz przy sobie linę? Nie, nie mam. Leć po nią. Czy ja mam... niżej, dobra, od razu job time'a zaliczę. Tu jest moja cela... jeszcze niżej. Chyba na tym poziomie. Odbębniliście pracę? I właśnie to odbębnię szybko, bo mam na tym samym poziomie cele. I idziemy na górę. Teraz wezmę też nunchak, bo to będzie raczej ciężka praca, co mi się wydaje. Chyba nie zdążymy, chyba będzie roll call. Mówisz, żeby się wstrzymać? Mhm. A nie, dalej jest jeszcze godzina joba. Dobra, lecimy, lecimy. Dobra. Fajnie. No to lecę. To chyba tu, nie? Foxy, biegiem, biegiem, biegiem! Biegnę, biegnę, biegnę. A co robi ten guzik? Idź cicho z nim! Szybko! Ale tu nic nie ma, tu jest tylko rzecz... tu nic nie ma. Że mogę wejść do was, okej. Okay. Ale tutaj, tutaj na górę, słyszysz? Tutaj coś jest, żeby można było ten... Widzisz, że strzałka jest na górze. No widzę i wchodzę tu i tutaj jest po prostu kawałek balkonu i białej karty potrzebuję, żeby wejść, są dwie drabiny. Zejdź jak możesz i rzuć mi tego grappling hooka. Rozejrzę się. Kurwa, rzuć. Ale nie tak rzuć! A źle rzuciłem. You think? Tak myślę. No nie wiem, co ty, stary, zdaje ci się. Dobra, Fox, naciśnij zielony przycisk. Dobra, idź dzięki. Stąd. Kurde, no faktycznie, no, nie wiem. Lipa, nie? No. Czyli to nie tędy. A czekaj, nie, to ja muszę. Ty musisz, no właśnie. Wapli zrób. Kurde, baton. Czekaj, jeszcze przeczytam, czekaj, bo co tu jest napisane? Cash flow problems with download tools, nie, nie wiem. Dobra, wypuść mnie. Dzięki. Idziemy stąd. No to nie wiem, gdzie jest ta przeciwwaga. Może w biurze naczelnika? Ja mam jeszcze jeden pomysł, bo mamy takie maintenance roomy. No mamy. Maintenance roomy, słuchajcie. Brzmi ciekawie. Robimy dinner. Teraz się tak zastanawiam właśnie, słuchajcie, czy by nie... Pomyśl. Ja to nie wchodzę, strażnicy mnie nie lubią. Tak troszkę mnie nie lubią. Nie, no dobra, już mnie lubią, już mogę wejść. Do mnie właśnie mnie pytać, do jakiego stopnia? Trzeba stale nowy klucz jakby, co? Celedynowy. Celedynowy. Czy jeszcze coś ciekawego mogę tutaj zbudować, tak się zastanawiam. Coś, co mógłby mi pomóc. Jako, że nie zbieramy już rzeczy typu pilniki i nożyczki. O, mapa. Widziałem, że to jest mapa. Mam grappling hooka dalej, dobra. Spróbujemy inaczej. Muszę się dostać na górę. Spróbujemy jeszcze raz do tego biura naczelnika wejść.
Żeby wejść do biura naczelnika. Już mam teledynowy klucz. A tu jeszcze coś jest ciekawe. Chodźcie ktoś do mnie, jak możecie. Już lecę, gdzie jesteś? Na samej górze prawie. Dobra. O, tu można. Ciekawy jestem jednej rzeczy. No nie, no nie mogę tak, mogę tylko tędy. Dobra, jest na samej górze. Cholera. Tyż nie za dobrze, powiem wam. A to ty jeszcze wiesz, że jesteś? No. Tu coś jest. Jakiś tam los. Po schodach środkowych. Że rzeczywiście. Bo wydaje mi się, że następnym logicznym... Tu jest zielona karta, zielony klucz. Seledynowy, przepraszam. Będzie ograbiony naczelnika. Ja już mam klucz, chodź do mnie. Lecę. To jest tutaj. Więc... No. Tu mnie trzeba wpuścić, ale poczekaj, bo teraz strasznie chodzi. Dobra, no dawaj. Daję. Zrobić mogę tak. Jeszcze raz. Ja nie wiem, czy tutaj będę chodzić jakiś strażnik. Ale wywalę sobie nunchak, wywalę sobie absolutnie wszystko. Jeżeli oni nie tutaj się nie zapuszczają. Możesz mnie puścić? Na ten. No jak tak ładnie puszczę, cię puszczę. Jak zapuszczę, to skubany. No zostaw, idź stąd. Odejdź. Skierdalaj. Oko. I my musimy zrobić. Niewychowany bucu. Tylko nie niewychowany. My robimy tak. I tutaj jesteśmy w. Tutaj nie ma. Biurze naczelnika w zasadzie. Tu jest red keycard. Lipa. Mam obawy, że to będzie u naczelnika. Już jestem u naczelnika, zaraz tu sprawdzę, co on tu ma. Kutwa, nie. Ja jeszcze posiedzę z godzinkę, bo to się zawijał. Spoko, ja też się za jakąś godzinkę zawijam, także easy. Jeszcze zdążymy uciec dwa razy, kurde. Okej. Okay. Tutaj też nie ma. O ile sobie pójdzie ten strażnik stąd. Co za wredny burak. Nie mów tak o Magnusie! To, że ja tak mogę, to nie znaczy tobie wolno. Prosiłem was, tylko nie wredny. No! Ostatnio było tylko nie niewychowany. Is it a crime to ask for both? Kurde, jeszcze raz, co? Is it a crime to ask for both? Haha, co? Chciałeś coś? To jest na tyle ciekawe, że jeżeli ty masz kartę, a ja wejdę razem stąd, to też nie dostanę. To nie, to jest ciekawy temat, bo jak nie zdążę na roll call, to jest to zamiatane. Kurde, biegnij! Roll call? Owszem. Ależ o Boże, owszem. Biegnij na roll call! Ale stąd się nie da zejść, słuchajcie. To skarb, złapie cię! Nie mogę! Dawaj! Dasz radę! Szukaj schodów! One cię sprowadzą piętro niżej, tylko nie idź te, które prowadzą na górę! Bruch. Akurat właśnie... Nie wiem, dobra. Mam... O mój Boże, tym razem Rip. To nie ja! Nie, tym razem to byłem ja. Ale plus jest taki, że sprawdziłem całe biuro naczelnika i tam nie ma tej przeciwwagi, więc trochę nie wiem. Ja sprawdziłem 3 pokoje maintenance i to też nie jest to. Hej, Harmonia. Witaj. No krzyki, bo od razu... Ja sprawdziłem swojego współwięźnia i on też nie ma. Spaliłem temat i muszę teraz ubierać ziemniaki. Wywołałem alarm w całym więzieniu. Ale to było w dobrej sprawie, słuchajcie, to było w dobrej sprawie. Hej, Martucha, witam was. Dobra, obrałem na tyle dużo ziemniaków, żeby można było wyjść z karceru. Teraz jeszcze mi każą wracać do celi. No, do łóżek. Całkiem dobrze. Nie spoko. Idę. Musiałem wyjść z piwnicy, gdzie mnie zamknęli przez te wojarze. A miałeś tam małe kotki? Nie miałem małych kotków, miałem znacznie gorsze rzeczy. To co to za piwnica? Nie każdy ma
małe kotki w piwnicy. Jedni mają małe kotki, inni mają pijanego starego. No, daj ci poradę. Magnus mi kozła pokazywał. Magnus ci kozła pokazywał w piwnicy. Tak. Widziałeś tylko jeden poziom mojej piwnicy. Przynajmniej tak mi mówił, że to jest poziom. Generalnie Harmonia chodzi o to, żeby uciec z więzienia. Można w to grać samemu, można w to grać z kolegami. Nas tutaj jest trójka i kombinujemy, jak uciec z więzienia. Ta konkretna misja, która jest tak trochę osadzona na średniowieczne klimaty, bo tutaj widzisz, gwardziści w hełmach chodzą i tak dalej, to się nazywa Dungeons and Duct Tape, czy jakoś tak. Jest sposób na ucieczkę taki, że można się wystrzelić z katapulty z tego więzienia i właśnie próbujemy to zrobić. Budujemy katapultę, wsiądziemy na tę katapultę i spróbujmy się wystrzelić. Czy co? Proszę, słucham. Możemy potrzebować. Jak masz, to tak. Potrzebujemy leather strap. No nie wiem, jak lubisz skórzane pasy i cię to kręci, to możesz sobie zostawić, ale nie, nie potrzebujemy. Mamy... Wiesz co, nigdy nie próbowałem jeszcze. Mamy generalnie pozbierane praktycznie wszystko, tylko właśnie brakuje nam tej przeciwwagi. Jakby się gdzieś grafnik huka zobaczyli, to... A gdzie ona jest? Nieważne, już mam. No właśnie nie wiem, gdzie jest. Próbowałem poszukać u naczelnika w biurze, no i nie udało się. Co do grappling hooka, straciłem swojego. Spoko, masz go znalazł. Zaraz, to... Nie, to nie jest to. Ashley's desk. Przeciwwaga może być tam, gdzie nie mamy dostępu. Czyli gdzie może być przeciwwaga? Tam, gdzie nie mam dostępu. A sprawdzaliście baraki na zewnątrz? Nie, ale sprawdziłem swój kibel. Nie, nie, tam nie ma. Czekajcie, muszę się teraz zastanowić. No mam katapult bucket. Muszę sobie jakąś broń zrobić, które będę potrzebował dwie deseczki, znaczy dwa te. Potrzebuję odbudować swój arsenał, w sensie nunchaka zrobić. Albo weźmiemy młotek. Młotek to też jest broń w zasadzie. Można komuś młotkiem zapodać, ale... On tu już leży, znowu ktoś nieprzytomny. Deserved it. No. The way, Fox. Dobra, dobra, nie krzycz na mnie. Czy przeciwwaga może być w piwnicy? W piwnicy jest tylko Carter, z tego co widziałem. My pójdziemy może na górę, sprawdzimy... Zaraz, czy to jest najwyższy poziom? To jest najwyższy poziom. Okay. Jakie tutaj są niedostępne dla nas miejsca? Tu jest dosłownie biblioteka. I tutaj się szlajamy z chłopakami i tutaj mamy ten. O, jest deseczka. Timber. Jeszcze potrzebuję drugi timber. Więc tu budujemy katapultę właśnie. No i brakuje nam... Bielandla. Pieniądze za katapult... Coming months, ok. Once the necessary fund has been obtained, we intend to bring it... Contractors to construct the replica, which should become a nice little tourist attraction. The folk around here look the type who would pay good money to watch watermelons being... Czekajcie, spróbuj znaleźć bezpieczne miejsce na podkop z piwnicy. Czyli co, będą próbowali... Podkop z piwnicy, to może być myśl. Ale dlaczego? Nie robimy podkopu. Tato, no weź! Robimy to... ten... We're doing it the hard way. Robimy to profesjonalnie. Przepraszam bardzo, gdzie jest przeciwwaga? Szukamy. A nie, wiem, jak wiem. Znajdę, nie to wiem, ale... jak ona w ogóle wygląda? Czy mamy chociaż tą informację, czy nic? To jest, jest jakiś taki wielki kamień, który no. Jak najedziesz na niego, to powie ci, że to jest counterweight. Dobra. Jak on to tłumaczy? Ale on jest schowany w czymś, on nie leży luźno raczej. On nie leży, on jest schowany. Dobra. Magnus... Why are you like this? This is why we can't have nice things. Ej, biegam i szukam po różnych rzeczach. Wiesz, że do niektórych tych można się dostać... O, pair of shoes. Tylko i wyłącznie za pomocą grappling hooka, nawet wewnątrz więzienia. Dlaczego? Kurde, serio? Timber przy... Szanuję. Specjalnie ja myślałem, że ja jestem sierota, ale jednak mnie przebijasz, stary. Specjalnie młotek wyrzuciłem, myślałem, że wystarczy. Jeszcze mam kawałek deski przy sobie. Ale nie wyrzuca się kontrabandy przed klawiszem! Tak to nie działa! Ale to nie to! To nie za to zapikało! Jezu, dlaczego? Okej, udało mi się schować na tym bok. Może jakiś posąg jest counterweightem? Nie, nie wydaje mi się. Mam pomysł. Nie pobili mnie. Dlaczego tak się dzieje?
Będę potrzebował kogoś, żeby tam gdzie używałem czerwonej karty, żeby mnie wpuścić. Już tam gdzie lecą. Odpoczywam. Tylko najpierw wezmę sobie ten. Dobra, w ogóle pójdę zaliczyć job time. Czekaj, dlaczego oni się nawet w izbie chorych biją? Jesteś jeszcze... A, bo to jest... Nigdy się nie bawiłeś chowanego na ojomie? Nie bawiłem się w chowanego na ojomie. Stary, nie wiem, co tracisz. No, spoko, spróbuję następnym razem. Czasami się cieszę, że pracujesz w szpitalu. Tak sobie pomyślałem, że w sumie tam, co otworzyliśmy właśnie do czerwonym tym, nie pomyśleliśmy o tym, żeby rozwalić ścianę. A ja mam multitoola. O proszę, multitoola już mam. Jesteś jeszcze wyżej, bo w ogóle nie mogę cię zlokalizować. Jest nie, wyżej. Nie, zaraz byłem w celi, już idę tam gdzie właśnie ten, trzeba. Strażnik randomowo sprawia jakiegoś gościa obok mnie, spoko, szanuję to. Tak lubi. A tutaj ktoś sprawdzał? Tylko nie wiem, jak te drzwi otworzyć. Tu może być counterweight. Jeżeli tam się da wskoczyć w ogóle. Ja jestem za nisko jeszcze, muszę do was wyżej. Chodź, wracaj tu. Powracaj. Gdzie masz tam HP? Tutaj. On jest wyżej. Tylko czy grappling hook pozwala wchodzić tylko pionowo w górę, czy pozwala też przeskakiwać dziury? Pozwala wchodzić pionowo w górę. To ale tutaj można trafić. Ale niżej można ten. Był ktoś tu? Już idę tam, gdzie jesteś. A nie, to Fox. To ja, ale w ciebie też tu jest, kawałek dalej. Tu. Byłem tam, tak, tam nic nie ma. Znaczy nie ma nic ciekawego. Wejdź ktoś i wpuść mnie zaraz do środka. Dobra, dzięki. Spoko, że wszyscy weszliśmy, nie wiem, czy to... Racja, bo to może rozwalić ścianę, faktycznie. Chujowe to, 2 na 10. No i nie rozwalę tej ściany. Nie wiem czemu. Naciśnij guzik. Bardzo śmieszne. Nie ty. To było do mnie. Lepiej się pospieszcie, bo rollcall. No i nie wiemy, co dalej zrobić. Rollcall, mamy Magnus, już prawie wszystko pozbierane, słuchajcie. A, dobra, no. I jest lipa, bo nie wiemy, gdzie znaleźć przeciwwagę do naszej kabutu. A ja? Już. Rollcall. No, wrócimy zaraz, ja wiem, ale rollcall, dzięki. Open the door inside. Oni chyba nas popędzają. Magnus, a tam gdzie jesteś... A dobra, czekaj. Jak tam wejdziesz i użyjesz tego grappling hooka, masz może opcję użyć go gdzieś jeszcze raz? Próbowałem to co zrobić, ale mnie pogoniliście na tego, więc... Rocko! Tutaj spróbuję. A tu coś jeszcze jest, miejsce na grappling. Ej, a tu? Nie, tu nie może być. Nie, tu jest tu, gdzie cichy mówił. Jak Magnus, jakbyś tu... A nie, dobra, bo już jesteś... Ale już tam był, on już tam był. Aha. Byłem już tam, no. Jest! Wyszedłem wyżej! Udało się? Tak! Szukaj tam jakiś biurek. Jest przeciwwaga! Jest jakaś dźwignia w ogóle, pull lever. No to jest jakby potrzebne, nie? Bo trzeba jakoś się odpalić. Dźwignia też jest znowu potrzebna, żeby się odpalić. Zgadza się wszystko. Idziemy do ćwiczenia i idziemy budować katapultę do końca. Exorcist? A to niżej jest. Niżej. Co za mną idziesz? Ja nie wiem, co robię. No to wiemy akurat. To samo pytanie właśnie. Dobra. Ja sprawiam dobre wrażenie. Ja udaję, że wiem, co robię. Kulty. Słowo ci idzie, to udawanie. Cześć, chłopaki. Cześć. Dobra, spieprzamy z tego więzienia, słuchajcie. To będzie dobre. Montuj. Mamy to! Jest! Nice! Yeah. Patrzcie na to! Słuchajcie, uciekamy stąd! To się źle skończy. Właśnie, akurat no trochę cię ominęło, ale... Właśnie się odpaliliśmy. Ten kwik z tej katapulty! No tu się może... Serio? A to jest chyba naczelnik więzienia, mi się wydaje. I tak, cichy. Tak. Kurwa. No w końcu mózg operacji, nie? Gang Olsena. Ale zrobiliśmy to. Nice. You escape. Czemu ja nie dostałem żadnych orderów? Ja złożyłem tą katapultę prawie całą. Co to ma być w ogóle? Ja dostałem A za to, że Magnus za mnie robił całą robotę. Szanuję, dziękuję.
Też dostałem A, ale... Nikt nie pamięta o podwykonawcach. To prawda. To jest smutna prawda. No dobra, co tam macie jeszcze na tapecie? Jeszcze pół godzinki. Coś trzeba machnąć. Tylko coś easy może wezmę, co? Easy. No easy. Może być. W każdym razie udało nam się jedną ucieczkę zaliczyć dzisiaj. To jest naprawdę bardzo dużo. A, właśnie, my characters. Może sobie od razu przerobię swojego tego, bo mi się odblokowały jakieś unlocki tutaj. Skin color. Znowu mi się Coca-Cola kojarzy. Fioletowe włosy, wspaniale. Nie chcę. To jest chyba czasówka. Czekajcie, muszę znaleźć odpowiednie włosy do mnie wysłać. Dobra, rzucę. Nowe brody. Nie chcę blond brody. Inne nakrycia głowy też nie chcę. Dobra, jedynie tak. Magnus zaprasza, wchodzimy. O! Gdzie jest kierowca bombowca? A, to jest czasówka, stary! To jest bardzo czasówka! Otóż tak. Ale co tu się... To jest to samo co z pociągiem. To jest samolot. Ej, dlaczego on mnie bije w celi? Przecież w celi jest. No bo czasówka. Szukajcie spadochronu. To za mędę strażnik w ogóle, no niech się pałuje. Nie ma za co? Nie no, spoko. Wstawaj koleś. Wstawaj, no odsuć mnie, tylko nie. Powinno, że to jest czasówka. Słuchajcie, z czasówką jest tak, że... No trzeba się spieszyć. Dobra, pasuje ogólnie rozwiązać to jakoś. Nie wiem co robię, ale coś mam. Co znalazłeś? Już ci powiem. Gwoździe, blaszka, sraj, taśma, piórko. Ajajajajaj! Zaraz wszystko straci. No. Cichy, biegnij gdzieś indziej, biegnę, biegnę, biegnę! Otwórz drzwi, to ich wyssz się na zewnątrz, stary, będzie fajnie! Pudełko mam. A, czyli tu jest tylko solo ucieczka. Okej, okay, fajnie, że tutaj ich przeprowadziliście. Tak, Jolo! Cichy! Co ja? Wszystko ja! Na no, hita mnie ściągnął. Tak. Kurwa. Dlaczego ja gram z tymi ludźmi w te gry? A! Znaleźli mnie! Magnus, ratuj! Nie ratuj. Dupę cały. Haha, frajerzy! Ja, trzeba wstać. Ale w ogóle ta Mission Impossible muzyczka, no, to jest kipu. Potrzebuję kogoś z was. O, kurwa. Idę, gdzie? Mam strażników wyżej. Trochę. Wyżej, to będzie ciężkie. Ja zostałem pobity znowu. W ogóle... O, znalazłem. Nie widzi mnie. Jestem wyżej, gdzie jesteś? Przerwa biologiczna, zaraz do was wrócę. Mam nadzieję, że się czas skończy. Ops, nie dobrze. Nawet minutka, słuchajcie, minutka. Zaraz wrócę. Nop. Idziesz do mnie? Wiesz co, staram się, ale jestem już... Ja, jestem u pilotów. Chyba nie tak wysoko. Gdzie ty jesteś? Jesteś niżej, a nie wyżej. A sorry, no teraz niżej. Skurna. O, tutaj. No. Dobra, tutaj. Już cię puszczam? Kurwa, nie to. Musiałbym się sam, ale... Dzięki. Tu nie ma ciekawego, what the fuck? Tu jest ponton. Wypuścisz mnie? Już. Ponton my to już zrobiliśmy, ostatnio graliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie. No nie graj ze mną w to. No to z Foxem w takim razie, zrobiliśmy tutaj ponton. Może być. Jedyna ucieczka, którą zrobiliśmy. Uważaj! Dobra. No. Szukajmy jakiejś innej, co? Może być, tylko... Na pewno można... Dobra, odciągnę. Na pewno można sabotować statek. Stój! Nie stój w sumie, ale... Już jestem. No. A my dalej uciekamy, widzę. Time left, jeszcze sporo zostało. Dobra, powróciłem do was.
Czy ktoś już wie, jak się stąd ucieka? Nie. Okej. Kładą strażnika, kurde, na korytarzu. To pewnie jest tak, jak Cichy mówił, spadochrony, że trzeba spadochronów szukać, bo... Albo w pontonie? Czy to jest to... Nie, to inna mapa była, co się w pontonie uciekało. Nie, właśnie ponton, tak, tylko że ponton już zrobiliśmy, chciałbym zrobić coś innego. Aha, to jest ten sam Con Air, czy jak to się nazywa. Tak. Czy ty się przebrałeś za policjanta? Nie. Ktoś mi ukradł pomysł. Ale to nic nie daje niestety. Ej, skąd on wiedział? Możemy sabotować statek, tylko... on mają... Dobra, to nieważne. To jest to, co Fox się mówił. Biją mnie. Znowu. Widzę potencjalnie następne biurko. Ej, no to jak nie ponton, to co? Bo... Nie dobra, potrzebuję jest... jeszcze przynajmniej dwóch osób. Potrzebuję dwóch osób. Wtopiłem się w tłum idealnie. Jeszcze mi powiedz, że to tym nie pobiłeś. Nie, to nie ja. To by było faktycznie idealne wtopienie się w tłum. Leję swoich kolegów dla sportu. No to ja nie wiem, jaki tutaj... Komuś czemu tu tak. pomóc, bo mają przewagę liczebną. To jest tak, hakerku, że pompuje się ponton i my na tym pontonie wyskakujemy z samolotu i lądujemy na oceanie tam na dole. Tak. Co tu jest w ogóle... Wstawaj. Co tu jest napisane? Escape tip. Plane crazy. Nie. Udaj. You sneak around. Guns. Okay. You try to seek out all the items you need. What are you looking for? And then combine to give you a parachute. A to jest dla jednej osoby, nie? To takie coś mnie nie interesuje. Ale tak, można dosłownie już ponton kiedyś tutaj z Magnusem zrobiliśmy, że po prostu... A dobra, sprawdźmy co jest w tym biurku. Po prostu pompujesz ten ponton, wskakujesz na ponton. Ej, chłopaki, a może by tak i... podkop walnąć, co? Dobrze, ty kopiesz pierwszy, stary. Spoko. Łyżką. Kurwa, znowu. Jak ja się łapię cały czas, że ten... I bierz ubranie, chodź ze mną. Zaufaj Lisu, będzie dobrze, chodź ze mną. On mnie tu nie może znaleźć. Schowaj broń. Nie... Kurde, następny, słuchajcie. Już moment. Spróbujemy się schować i tutaj, stąd się skacze na pontonie. Jest ponton. Idziesz? O. Idę. Oksyden... Czekaj. Potrzebne są oxygen Dawaj. Tanks. I przejmujemy kontrolę. Nie! Czekaj, bo mi jeszcze nie strzelił ten, wiesz? Wanted. Było prawie dobrze, tylko że nie. Ale nie, plan masz dobry, naprawdę. No jak ten koleś wie w ogóle? Skąd on wie? W jaki sposób on wie? Pieprzysz to. Chowam się do szafki, walę to. Nie. Zawsze jest jakiś strażnik. Dobra, muszę się nauczyć, że jak wychodzę z celi, mam iść lewą Magnus, stroną, nie prawą. Magnus, weź ich też na górze zajmij, a ja wezmę kontrolę nad statkiem, bo tak się da. Co, ty chcesz, przejmujesz kontrolę nad tym samolotem? Tak, tylko musicie ich stąd ściągnąć. To zaraz, bo mam wanted level pełny. Chyba, że mam po prostu zrobić burdę i biegać. Zrób burdę i uciekaj stamtąd. Dobra, to okay, ja się zaraz dołączę, tylko ten odejdzie stąd. Fuck. Mamy zrobić burdę, no to robimy burdę. Dobra. Można i tak. Teraz idziemy tą... Nie wierzę w to. Dwa hity. Teraz był kurde z lewej. Ja już chyba 6 raz z rzędu jestem pobity. Mam pecha. Dobrze ci idzie, jako zawodowy odwracać uwagi. Tych na górze też. Zrób burdę. No. Dasz radę. Moment. Dobrze ci idzie, wierzę w ciebie. Ej. No ugryź go! Nie lubię tej mapy, wiecie? Jeszcze tamtego na głowę prawie dobrze, tylko że nie. A co ty próbujesz zrobić jeszcze raz? Shut the fuck up. You're a fucking cunt. Ale naprawdę, dobrze ci szło, ale więcej serca musisz to włożyć. Musisz zrobić większą burdę, żeby oni naprawdę poczuli wewnętrzną potrzebę, żeby wybiegnąć za tobą na korytarz, zostawiając cały kokpit bez nikogo, kto by się mógł nim zająć. I wtedy ja przejmę stery i uwolnię nasze żałosne tyłki z tej chujowej sytuacji. Nie wierzę. Ach. Nie. Zupełnie się z tobą zgadzam.
Ja nie mogę opuścić coś. Zobaczymy, czy Magnusowi się uda. Już nie, teraz jak Magnus w sumie tam jest, to może mi się uda. A, idziesz ze mną. Nie idziesz ze mną, bo koleś akurat. O nie! A no właśnie, mam ten sam problem, że tak powiem. O nie. Wierzę w was. Dobrze wam pójdzie. Musi tylko chcieć. You can do it! Just if believe you... in yourself! To będzie wszystko хорошо! Nie, błagam. Fuck. On się bije z tym strażnikiem. Okej, okay, gdzie ty jesteś jeszcze raz, cichy? Proszę? Gdzie ty jesteś jeszcze raz? W kokpicie! Trzeba tu przyjść, zrobić burdę, wygonić ich stąd. I... uciekniemy! Dobrze. A no są w kokpicie, okej. Okay. Ale nie bi... znaczy, no ja też jestem w kokpicie. Widzę, widzę, których ma bić. Tych dwóch na górze, tych dwóch na górze! To było szybkie. Oni są bardzo... Tak! My ich trzeba... Fox, po pierwsze musimy zrobić we dwójkę. Tak. Albo w trójkę, z cichym. Przydałaby się jakaś broń, jakieś, nie wiem, coś. Nie wiem, skarpeta chociaż. Weźmiemy kij od miotły. Czekaj, spróbujemy... Dobra, niech ja odzyskam życie. Trzeba znaleźć jakiś kawałek patyka albo coś. Ale dawaj, co wy tam? To nie jest broń, szczoteczka do zębów nie jest bronią. Jakby ktoś pytał. Jeszcze jeden! You can do it! Może tu jest jakaś broń. Przejmij kontrolę! No nie, blisko było! Zabij go! Przejmuj kontrolę! To jest łanie, pierdolę! Musicie tutaj przejść! Foxiu, zasłuchaj na górę! Leć! Czemu mnie bijesz? Kurwa! Ty idioto, to jest siadaj. Swój! Siadaj! Myślałem, że to... Jesteście tam? Powiedzmy. Ja noszę. Sprawę Magnusa. Nie wierzę. Było bardzo dobrze, tylko że nie. Ktoś mnie pobił. Ja myślałem, że tylko cichy jest w łachach strażnika. Ej, słuchajcie, myśl szybciej! Wyeksploitowaliśmy wszystkich medyków, dopiero teraz po mnie przyszli. O Boże! Nie wierzę w to, co słyszę. Jeszcze raz, zrobimy to, tylko musimy... ale nieważne. Musimy FIFA Rafa zrobić to szybko. Wszyscy musimy mieć broń. Ja mam. I musimy ten... zrobić to synchro. Mam kij odmiotły, ale wiecie, że już was gonią, nie? Ja go biorę, a ty ten, no. Farafa. Weź go teraz ściągnij, masz broń? No mam. Nie. Masz, to weź go ściągnij, Dobra, poczekaj, niech mi tu wyjdzie. A ja mam młotek. Kurwa, nie trafiłem, bo się odbiłem od ciebie. Nie wierzę w to, co widzę! Ale to poczekaj, goń go dalej, goń się tam z nim dookoła, zaraz mnie pozbierają. Zrobimy rinse and repeat. Tylko muszę trochę życia teraz odładować. Jezu, co tu się dzieje w ogóle? To jest najbardziej... Jak nam się uda stąd uciec... W co wątpię? Dobra, 48%. Więcej nie będzie. Co, dlaczego goły... Co tu się... A mógłbyś mi się przebrać, no. Zawalić, więc robię. Tylko muszę się wychilować. Magnus, jesteś? Strażnik biegnie? Nie. Tak, biegam obok Foxa. Ale tam goni się już strażnik, wierzę. Ja idę na górę, żeby już było. Szak by trafił. Ja czekam na was na górze. Okej, spoko. Chyba, że potrzebujecie pomocy. Czy Magnus tu biega? Magnus! Nie biegaj! Co za... Okej, jestem już na górze, no. Zlurujemy najpierw jednego.
A, Magnus ma komitet powitalny. No trzech gwiazd, dobra, ja tu wejdę do kibla. Czekaj, Foxiu. Ja tu w straczu jestem. Ja go szturknę i pomożesz mi go klepać. Okej. Dobra. Poczekam, aż mi trochę zejdzie tego, łączę to. Ubiera się, kryje. Ba, nieważne! Skąd on się... Ja się kryję. Kryj się, kryj. Ja, znalazł mnie! Jezus, to jest parodia. Coś słabo się ukryłem. Bardzo słabo się ukryłem. Można wręcz rzec, że ukryłeś się... A czekajcie, jak się przebiera? No tak samo jak przedtem. Ja się jeszcze ani razu nie przebrałem. Jak się przebiera? C i zakładkę zmieniasz. Dobra, ja już mogę być na górze. Jestem poszukiwany, dajcie mi chwilę. Ja też muszę przebrać w takim razie. Tak, żeby nikomu się nie pomyliło, ja jestem w kiblu przed tym. Żeby nikt nie przyszedł i nie stwierdził, że jakiś... Strażnik jest w kiblu, trzeba go spacyfikować, póki nie patrzy! Ja się mam inny problem. Tak, Magnus? Żeby nie było czegoś takiego, tak? Bitch ain't one. Dobra. Przyjąłem. Dobra, pierdolę, ja się nie przebieram, idę po prostu do was. Ważnie. Idę do was. Ej, on mnie jakoś zobaczył. Kurwa! Co jest? A nic. Engaging suspect, ale to oni mnie gonią? Z jakiego powodu? No bo cię widzieli, minęli cię na schodach. Dlatego właśnie warto się przebrać. To się nie uda. Dobra. Robicie to we dwójkę. Nie, musimy cię mieć. Nie, bo musisz tutaj być w pokoju, wiesz? Aha, czyli musimy wszystkie trzy stanowiska zająć, tak, tak jakby. Nie, to muszę się nauczyć lepiej. Jedno obchodzone. Chyba, że Magnus go robimy. Tego pierwszego. Fox musi tutaj przyjść przede wszystkim, nie? On przyjdzie, my pospędzimy się już jednego. Medyków zajmiemy. Dobra, dawaj. Dobra, mam nadzieję, że mnie teraz nie zauważy ten człowiek. Dobra. Ja go wyciągnę, no nieważne. Wyciągaj. Wracaj jednak wracaj. Sorry? Zemsta, sorry. Ktoś nie ruszaj się stamtąd, Fox! Nie ruszaj się! Ale on mnie widzi, że ja tu jestem. No to uciekaj! Rusz się stamtąd! Jednego pobiłem, ale drugi pobił. To byłeś... Co za idiota! Boże, z kim ja uciekam z więzienia? My zasługujemy, żeby tutaj siedzieć. Popiłem strażnika przed Magnus, mi młotek między oczy zapakował. Może zostańmy jednak w celi, co? Szybciej się rok minie. Przejdziemy za sprawowanie. Zaczynam się zastanawiać, czy to jest dobry pomysł. Ale masz rację, hakerku, to było za to wcześniejsze, nie? No kurwa, dobra, bije się z tym gościem. Jakim ewalem? Dobra, słuchajcie, na spokojnie. Każdy z nas zdobywa uniform i kasuje sobie wanted level, okej? Okay? Ale potrzebuję chyba, kurde, tak, lepszej broni. Aha, znalazł mnie! Za chwilę to on mnie skasuje, a nie ja wanted level! Kijem odmiotły ciężko pobić strażnika, stwierdzam. Unless... Masz go.
Na ile legitny jest ten uniform? Jeśli będziesz miał tam odpowiednio niski już ten level, to nie będą cię faktycznie. Okej. Okay. Udało się. Przebrałem się w uniform. To jest... Ale nie mamy za dużo czasu, wiecie? No nie poszło ci. To jest wielki postęp. Ale największy jest problem taki, że mam 75 wanteda, więc jest... Siedzę sobie w tej zasranej szafce. To musi spaść i to musi naprawdę nisko spaść, żeby to miało jakikolwiek sens. Low, damage low, speed low, range high. Okej, okay, pierwszy step. Come away from there, cichy lis. Ja jestem w tej szafce jakby co, więc... Czy on mnie znalazł po zapachu?! Zauważyłem, że oni tutaj są naprawdę bardzo dalekosiężni. No nie. Dobra, mam 50 wanteda, może jakoś to będzie. Daj się zabić, spadnie ci do zera. Nie mogę, bo mam uniform. Nie dawaj się zabić. Tukan! Niech ci spadnie to... do zera. Kapsujesz trochę. Ale Tukan, cześć! Miło, że wpadłeś. Okej, okay, mam młotek. Mam uniform i mam młotek i właśnie się zastanawiam. Nie zbieraj 40... się, nie zbieraj się. Dzięki wielkie. Nie chcę teraz tutaj podpaść, bo akurat dobry ten. Próbujemy przejąć kontrolę nad tym samolotem. Prawie gotowy? Con Air Lot z Kazamców. No, ja już mam założone, no bo... jeszcze sobie teraz jakąś broń ogarnię. To kto jest? Migo! Ja. Migo! Jak, żeby, jak ci zaraz? A, to ty jesteś, no cześć, Sonko. No cześć, no cześć. A, shit, ja jeszcze mam wanted level, to muszę, może ci jeszcze się poukrywam trochę. Ja może poukrywaj trochę. Ja się schowam w kiblu przy mostku i czekam na was. Właśnie też tam widzę. O, flash items. Nie, nie, don't flash. Actually. Możemy sflashować in my outfit. Poszły. Dobra, mamy cichego. Tu mi czaty insynują, że będzie game over. Mówicie? No... Mało czasu jest, no ale zobaczymy. Damy radę, tylko się nie pozabijajmy nawzajem! To ty zacząłeś okay. Ten krąg przemocy. Nieprawda! Co tam Tukan słychać? Powiedz mi. To ty zapodałeś Foxowi młotkiem w oczy. To było za to wcześniej. Najpierw ty mnie pobiłeś, bo myślałeś, że... Nie, nie, to Fox mnie pobił. To on! Proszę mnie tutaj nie szkalować, ja cię nie pobiłem tym razem. Mam nieścisłość w zeznaniach. To był ona! Widziałem! Widzimy jeszcze kilka punktów. Dobra, puszujemy to? Czekaj, będzie. Lecimy wejść na górę jeszcze. No cześć. Zdejmujemy tego typu kanał dalej najpierw? Tak, trzeba. Ja wyciągam już tego na górze. Dobra. Ej, co on? To byłeś ty? To byłem ja! Nie mnie, idioto! Ej, teraz nie machnąłem się. Akurat nie mnie puściłem właśnie. Kurwa, z kim ja pracuję? Sorry, teraz Magnusa uderzyłem. To akurat... To akurat tego nie uderzyłem, ale Magnusa idioto! Uderzyłem. Idioto! Ej tam, oj tam. Raszujcie na górę, jak tylko wstaniecie. No jak tylko wstaniemy. On też już leży? No. Idioto, jak to tego dopuściłeś? Rasz na górę, czekaj. Rasz mi, dawaj! dawaj! Nie uciekniemy z tego wniesie. Nie ma chuja. No! Oh, fuck. Weźcie ich ze mnie! O, otwarte, dawaj! Jest! Co? Nie? Nie udało się! Ej, przecież jeszcze były 4 minuty. No, nie bardzo.
Przecież to biegłem. Jestem za szybką powtórką. Tak, szybka powtórka, ale to musiała być, to teraz jak już wiemy co zrobić, to tak, faktycznie. Szybka powtórka, dawaj. Ja pierdolę, co tu się stało na tym samolocie? Wiecie co, ja też się zaczynam zastanawiać, czy by nie zrobić podkopu w tym samolocie. Albo wiecie, perimeter escape. No i już mamy czekał na was, no. Przecinamy. Weź zaprosz, no. Co zaprasz, ty masz tym kapsem, zaprasz. Gościu? Co żeś napisał? Dobra, zapraszam. Poszło. Dziękuję. Dzięki. Słuchaj, mam dzisiaj dwa boty zapodane na raz, więc on jest bezlitosny dzisiaj. No jak nic nie można skapsować? W sensie ani jednej dużej litery? Można, oczywiście, że można. Ale jak kapsujesz cały czas, no to... Cóż. Jest kij, jakby co? Spoko, no tu walczymy z gościem. Dobra, dobra, masz. Pobił go. A co jest w biureczku? No mówię, że jest kij. O, dzięki. Polecam się. Dobra, teraz już tak dokładnie jest pała. Teraz, żebym cię nie pomylił przypadkiem z kimś innym. Bierzemy teraz tę gondolę. Tam idę. Okej, okay, ja to zrobię. Trochę mało życia, no ale okej. Okay. Dobra. Bierz go. Dobra, się teraz muszę tutaj troszeczkę wychillować. Dobra, to ja będę czekał w kokpicie. Mam 19 życia, tu jest... Fuck my life! Bicie ich, bicie ich, bicie ich na kokpicie! Bicie ich, jest dwóch tylko! Mam 23 życia. Bij go! Na śmierć! Krzesłem go! Gryź go po kostkach! Ja pierdolę, nie wierzę w to. Ostatni raz cię posłuchałem. Ostatni raz. Następny raz będziesz ale sam wypierdalał z tego samolotu. Ale skutecznie, tak? Nie kazałem ci się wykładać, kazałem go bić. Ubrać strażnika w ubranie więźnia. Ty, to dobrze kombinujesz. Może by go wsadzili do celi zamiast mnie. A nie, no mam za mało, no właśnie, mam 11 punktów życia. Potrzebuję jeszcze raz, kurde, zdobyć teraz ubranie strażnika. Szukamy broni. No i chuj, no i cześć. Nie, dobra, muszę poczekać, aż mi się odładuje życie. A ty? Dobrze ci tak, dobrze ci tak. Jeszcze mi ci nasika na twarz. A ty gwałci się rozczułeś w galach mojej żony. O Boże, kurwa, zginiemy tutaj. Masz szczęście, cichy, że nie ma w twoim, tym, w twojej celi kibla. Tyle ci powiem. Oj tam, oj tam. Dobra, regenerujemy życie i bijemy strażników dalej. Taka karma, słuchajcie. O Jezus, dlaczego to się dzieje? Cichy, dlaczego się nie wyleczyłeś do końca? Nie bij mnie! Wypitalaj do łóżka, już! Nie krzyż na mnie! Potem będziesz się kładł i kurde mówił, że... Że to wina Foxa! To COVID. To COVID. Ale nie bijcie siebie, chłopaki, nawzajem! Cicho bądź! Wiesz. No i patrz, myśmy go sklepali, a ten po prostu ukradł uniform i fajnie jest. Jakaś pałka, coś, nie? Czy, a nieważne. Snickers. Mam pałkę, mam dwie pałki w sumie, mam jedną pałkę, nieważne. Dlaczego ja z nimi gram? To ostatni raz, kurwa. Przysięgam. Co się stało z tym ostatnim strażnikiem? Chodzimy? Chyba. Mam mało energii, mam mało energii.
sama, nieważne! A czy, za co? Czemuś tam wlazł w ogóle? Dostał. Leży. Ma pałkę? Nie ma. Metki tam, to że nie ma. Następny? No. Tam jest ich czterech. Fuck, położył mnie ostatni. Rasby? Widzisz, nawet Polaczek ci potwierdzi, że tym razem to nie ja. Ja mam inny problem. Czemu nie powiedziałeś, że ci tak gonią? Bardzo intensywnie. A fuck my life, a i to bardzo! Ja cię muszę ostrzegać przed takimi rzeczami. Szafka zajęta, przykro mi. Fuck you! Przepraszam. No i co teraz, no? Tam się lepsza broń, słuchajcie, to na pewno. Tych dwóch strasznie, o co tu chodzi? Czy szafka jest nadal zajęta? Tak, ale zaraz wyjdę, czekaj. Szafka już nie jest zajęta. Shit. Gość się akurat cofnął. Mi jakąś lepszą broń, please. Kurwa, spinacz do papieru. Będę robić makę Gaivera. Może tu coś jest na dziobie? O, tu coś jest. Może to jest jakaś pałka albo coś. Martwy szczur, słuchajcie. Muszę znaleźć lepszą broń, bo się mopem będę bił do końca tego. Jest banan. No właśnie, okazuje się, że pilnik też szału nie robi na przykład. Bananem jeszcze nie biłem. Zawsze jest ten, okazja na spróbowanie. Czy ja to sprawdzałem już? Kurde, chyba sprawdzałem to biurko. Próbuję znaleźć jakąś lepszą broń, chociaż jedną. No tak, to był banan. Jaki dla niepoznaki usiadł sobie. A co się będę? Nie, staminka się regeneruje, żyćko też. Wiem. Fuck you! Dobra, biorę tego na górze. Ty sobie z nim poradzisz, mam nadzieję. Wątpię. To jest dobry sposób. A, fajnie, porobiony, jest dobrze. Tak, jeden tankuje, inny ten. Dobra, muszę teraz napój energetyczny walnąć. No, space! O co tu chodzi? No, obstam się. O, w końcu. Blokuj go, blokuj go. Stamina, stary, stamina! Ja pierdolę. Nie wierzę! Zakuś mu mundur, wyrzucisz mu później. Weźcie mu mundur i ten. Ten. Musisz sobie sam poradzić. Uważaj na plecy, uważaj na plecy, powraca! Ten samolot zaczyna mnie... Fuck! Dlaczego tak? Dobra, słuchajcie. Nie, tak nie może być. Trzeba się wziąć do roboty. A nie, to potrzebuję mieć full życia, bo tak z 80%. Lejemy strasznika. Chodźcie na górę, rush! No nie, no czekaj zaraz. Jest czysto na górze. Dawaj! Ale jest... Rushuj, biegnij, slalomuj! Dobra.
Pilotuj go! Pilotuj go! No pilotuj go! Już tam biegnę, tylko mam strażników na sobie. Zgub ich w toalecie! Spuść ich! Czas na... Przerwa na reklamę! Jestem tu, siadam. Jest! Some more warm and tropical. Nie zgadnę, na Antarktydę polecimy. Ja tego nie zepsułem. Wiedziałem. This isn't tropical. Ej, dobrze, że mam czapkę. Uuu, śnieg! To montuję. Jak ty to zrobiłeś, nie wiem. Ale było dobrze, tak? I cichy dostał jeszcze odznakę w pierdolu. F. No, było dobrze. F. No fajnie było. Ej, zrobiliśmy dwie te. Dobra, ja się zawijam, bo tu już jest na mnie pora. Niestety. Ja też uciekam. Dzięki wielkie, Magnus, za granko. Jakie chamy, samego mnie zostawiono. Znaczy, jak chcesz, możemy jeszcze jedną szybką machnąć. O, wiecie, machniecie sobie we dwójkę. Tylko wiesz to... No w każdym razie dzięki wam. Trzymajcie się. Dzięki wielkie, cześć. Cześć, trzymaj się, Fox, hej. Magnus, pociąg szybki albo coś? Dobra, mamy tu. Ja spadam, bo to już jest ta pora, słuchajcie. Także zapraszam do Cichego Liceja, do Magnusa, zawsze możecie ich pooglądać. W zasadzie zrobimy jednemu z nich rajda. O. Zrobimy jednemu z rajda i przerzucimy po prostu. Na pewno Magnus będzie, ale Magnusowi robiłem rajd ostatnio, więc zrobimy po prostu rajd do Cichego Lisa. A mógłbym to bez kapsa napisać jeszcze. O, mówię wam. Kupa śmiechu z tymi ludźmi, naszymi, ale. Ale fajnie się z nimi gra. Zapraszam was na jutro. Jutro gramy w Escape from Tarkov wieczorem, także nie wiem czy solo, nie wiem czy z chłopakami, nie wiem czy będą mieli czas, ale w każdym razie będzie Tarkov, więc Tarkovik. A potem się zobaczy. Potem się zobaczy. Także miłego wieczorku wam życzę. Dzięki bardzo, że byliście dzisiaj z nami i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.